Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działania organów instytucji publicznych. Stwierdzam kworum, chociaż oczekujemy jeszcze na dwóch członków komisji. Porządek dzisiejszego przesłuchania przewiduje przesłuchanie pani Anny Kolmas, byłego zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Transportu Lotniczego. Dzień dobry, witamy Państwa. W drugiej części będziemy przesłuchiwać panną Sylwię Cieszewską. Czy jest sprzeciw wobec takiego porządku? Dziękuję, nie słyszę. Przechodzimy do realizacji punktu pierwszego. Na wezwanie komisji stawiła się pani Anna Kolmas. Zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam panią, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pani zobowiązana mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy zrozumiała pani pouczenia? Tak, zrozumiałam. Zgodnie z treścią artykułu 11c ust. 1 i 2 oraz artykułu 17 ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam panią o następujących prawach. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić panią lub osobę dla pani najbliższą w rozumieniu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo do odmowy zeznań, gdy pani jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo została pani skazana. Prawo żądania, aby przesłuchano panią na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę panią lub osobę dla pani najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11. Prawo do odmowy zeznań co do okoliczności, na które ściąga się ciążący na pani obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pani ocenie sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne lub niestosowne. Prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 lub 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, iż przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i obraz, o czym została pani pouczona w wezwaniu. Czy ustanowiła pani pełnomocnika? Nie, nie ustanowiłam pełnomocnika. Dziękuję. Proszę o podanie imienia, nazwiska, wieku i zajęć. Anna Kolmas, 40 lat, urzędnik zatrudniony w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania są znane komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy była pani prawomocnie skazana za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie, nie byłam. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę o powtarzanie za mną. Świadoma znaczenia moich słów. Świadoma znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówić szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co mi jest wiadome. Dziękuję bardzo. Czy chce pani skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi? Nie, na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Kopcińska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam do pani pytanie. Prosiłabym, żeby pani nas wprowadziła. Od kiedy pani pracowała w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego? Jaka była ścieżka pani kariery? Z podaniem dat. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pracuję od marca 2003 roku. Początkowo w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego na stanowiskach specjalistycznych. Potem, nie pamiętam dokładnie niestety dat, 2005 rok jako naczelnik Wydziału Koncesji i Zezwoleń. O ile dobrze pamiętam, potem w 2006 roku pod koniec zostałam zastępcą dyrektora w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego i byłam nim do października 2012 roku. Potem zostałam przeniesiona do Departamentu Prawnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na
około pół roku. Potem przez jakiś czas pracowałam w Departamencie Rynku na stanowisku specjalistycznym. Od listopada 2014 roku zostałam dyrektorem Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, którym byłam do połowy marca tego roku i od połowy marca tego roku zostało mi powierzone stanowisko dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jaki był pani zakres obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Lotniczego? Departament Rynku odpowiadał tak naprawdę za szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem rynku transportu lotniczego. Było to koncesjonowanie przewoźników lotniczych, nadzór nad posiadaną przez nich później już wydaną koncesją przez prezesa urzędu, wydawanie zezwoleń również na przewóz lotniczy, czyli tak zwane prawa handlowe, wydawanie zezwoleń na prawa sprzedaży, czyli na sprzedaż biletów przez przewoźników z krajów trzecich, kwestie związane z nadzorem nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. To były te główne elementy i tym się, za to też odpowiadałam, za to nadzorowałam i to były moje obowiązki, tak? Dziękuję. Proszę zatem powiedzieć, jak wyglądał proces certyfikacji i wydania koncesji dla firmy OLT? Ogólnie, najpierw ogólnie, co należało zrobić? Zgłasza się podmiot, który chce działać na rynku lotniczym. Co powinien wykonać podmiot? Jak pani powinna zareagować? Proces wygląda w ten sposób, że są warunki, które trzeba spełnić, żeby przewoźnik uzyskał koncesję. Musi spełnić warunki dotyczące przede wszystkim kwestii takich związanych czysto z bezpieczeństwem, tak? Czyli musi uzyskać certyfikat tak zwany AOC, przewoźnika lotniczego. Ten certyfikat nie jest procedowany w Departamencie Rynków, tylko w Departamencie Operacyjno-Lotniczym. I ma ten proces na celu zweryfikowanie, czy dany podmiot jest w stanie bezpiecznie prowadzić działalność, w sensie takim po prostu bezpieczeństwa, tak? Osobno również weryfikowane są kwestie związane z takim bezpieczeństwem związanym z ochroną, czyli tak zwanym security w lotnictwie przed aktami bezprawnej ingerencji, tak? To jest drugi element, który jest sprawdzany w urzędzie i też jest weryfikowany poza Departamentem Rynku w Departamencie Ochrony w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Takim trzecim elementem, to tutaj już przechodzimy na kompetencje Departamentu Rynku, to są kwestie tak naprawdę weryfikacji kondycji finansowej przyszłego przewoźnika lotniczego, jak również dokumentacji takiej związanej z... Przepraszam bardzo, że pani przerwę. Natomiast pytanie pani poseł sprowadzało się do tego, bowiem zaczynamy nowy wątek i chcemy, żeby wszyscy, którzy obserwują pracę komisji, wiedzieli, jakie dokumenty musi podmiot złożyć. Więc jakby pani zechciała powiedzieć dokładnie, doszła pani do swojego departamentu i teraz zgłasza się do pani podmiot, który chce uzyskać koncesję. Proszę wymienić dokładnie wynikające z rozporządzenia, z ustawy dokumenty, które przedkłada podmiot ubiegający się o koncesję. Podmiot ubiegający się o koncesję musi przedłożyć certyfikat przewoźnika lotniczego, uzgodniony program ochrony przewoźnika z Departamentem Ochrony naszym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, plan gospodarczy, jeżeli jest nowym przewoźnikiem, sprawozdania nie musi przedstawiać, bo jest nowym z reguły podmiotem. Musi też przedstawić dokumenty. Przepraszam, co ma wynikać z planu gospodarczego? Proszę wytłumaczyć w prostych słowach. Że jest w stanie prowadzić swoją działalność w sposób taki, jak sobie założył po prostu i jest w stanie ją sfinansować. Znaczy,
Chcę pani powiedzieć, że nie w taki sposób, jak sobie założył, tylko że z tego planu ma wynikać, że posiada środki finansowe, które umożliwią mu rozpoczęcie i poprowadzenie tej działalności w sposób bezpieczny dla wszystkich jego kooperantów, tak? Że ma środki, które pozwalają mu zrealizować... Na jaki okres musi mieć te środki, żeby mógł rozpocząć działalność? Szczegółowe tutaj warunki są wskazane w rozporządzeniu unijnym. Ja panią pytam, my wiemy o tym, natomiast powiedziałam pani, że w tym momencie robimy wstęp dla wszystkich ludzi, którzy nas oglądają, żeby wiedzieli, jakie dokumenty urząd wymaga od przewoźnika. Tak jak powiedziałam, jest to plan gospodarczy. Z tego, co pamiętam, jest to około roku albo 3 miesięcy. Już w tej chwili po prostu nie pamiętam. Pani dyrektor, pani chyba żartuje, że pani tego nie zna. Nie, nie pamiętam tego. A na jakim stanowisku obecnie pani pracuje? Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych. A ile, w jaki okres czasu zajmowała się pani planami gospodarczymi i koncesjami? Ja zajmowałam się tym ponad 5 lat temu, pani przewodnicząca. Dobrze, dobrze, nie pamięta pani. Okej, co dalej? Co musi przedłożyć poza planem gospodarczym? A na ile musi mieć własne finansowanie zapewnione bez żadnego wpływu zewnętrznego? Przepraszam, na jaki okres czasu musi wykazać własne finansowanie bez wpływu zewnętrznego? Z tego, co pamiętam, to jest 3 miesiące. A na jaki okres czasu musi wykazać, że będzie miał tą płynność finansową? Nie pamiętam teraz tego. Co dalej? Musi wykazać, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, musi wykazać również, że kontrola i własność przewoźnika należy do podmiotów unijnych, czyli wykazać, że udziałowcy, którzy są właścicielami, czy tam akcjonariusze przewoźnika, są to podmioty bądź obywatele państw unijnych. Musi również Czyli jaki dokument składa w tym momencie, żeby to wykazać? To zależy, czy udziałowcy są przedsiębiorcami, czy są osobami fizycznymi, tak? Jeżeli są to osoby fizyczne, no to musi być to informacja o obywatelstwie, oświadczenie. Natomiast jeżeli jest to przedsiębiorca, no to z tego, co pamiętam, to KRS. Dobrze, mamy oświadczenie dotyczące obywatelstwa, mamy plan gospodarczy, co dalej? Również są wymogi związane z niekaralnością, więc osoby, które zarządzają, mają zarządzać, są w składzie zarządu, rady nadzorczej danego przewoźnika, muszą dostarczyć odpis związany z niekaralnością. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, tak. Dobrze, dalej. Certyfikat przewoźnika lotniczego, uzgodniony plan bezpieczeństwa w Departamencie Ochrony, tak jak wspominałam. Co u pani składał? Bo to już pani powiedziała, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa, która była poza pani departamentem. Co jeszcze u pani składał? A słyszała pani o czymś takim jak dobra reputacja? No to właśnie o tym mówiłam, jeżeli chodzi o wypis z Krajowego Rejestru Karnego. To jest właśnie ten element, który jest w ten sposób weryfikowany. Dobrze. Znaczy był. Co jeszcze? Jeżeli wynika z dokumentacji, że na przykład są jakieś powiązania z innymi podmiotami tych udziałowców, to badane jest to dalej, prosiliśmy o wykazanie... A państwo żeście prosili czy żądali? Żądaliśmy. Dobrze. Chodzi o powiązania, jeżeli mamy przedsiębiorcę, który jest udziałowcą wnioskującego podmiotu, to badamy, kto jest tak naprawdę właścicielem tych udziałowców, tak? Super. Proszę powiedzieć dalej, czy jeszcze są wymagane inne oświadczenia od osób zarządzających tą firmą, która będzie prowadziła taki przewóz? Czy to ma być ich główna działalność? Tak, główny przedmiot działalności ma być przewóz lotniczy, ponieważ przyszły przewoźnik musi przede wszystkim się tym zajmować. Głównym przedmiotem działalności musi być przewóz lotniczy. I teraz jeszcze jeden dokument. Czy pamięta pani, czy składa się u was również oświadczenie o tym, że jest się wspólnikiem lub udziałowcem w innych firmach?
Z tego, co pamiętam, było takie oświadczenie. Cieszę się, że pani pamięta, wspólnie żeśmy odkryły, jakie dokumenty przedkładają. Dobrze, coś jeszcze? Nie pamiętam więcej. Nie pamiętam. Oddaję głos pani poseł. Dziękuję pani przewodnicząca. Wyczerpała pani moje pytania w tym zakresie, co należy przedstawić w zakresie certyfikacji i koncesjonowania. Pozwolę sobie zatem zapytać panią, na czym polegał nadzór bieżący nad posiadaczami koncesji na przewóz lotniczy dla linii lotniczych OLT Express? Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że linia OLT nie uzyskiwała koncesji jako takiej, ponieważ tak naprawdę pierwotnym właścicielem koncesji i nazwą firmy, która miała tą koncesję, była firma Jeter. I potem w 2011 roku firma Jeter została po prostu przejęta, dostała dokapitalizowanie i została przejęta, jej głównym udziałowcem została firma Ambergold. Przepraszam, co musi złożyć przewoźnik, żeby zmienić koncesję? To zależy, w jakim zakresie jest ta zmiana, bo jeżeli jest to zmiana tylko i wyłącznie firmy i nie rzutuje ona w żaden sposób na formę prawną, na udziałowców, na kapitał, no to to jest po prostu nazwa, to jest decyzja biznesowa przewoźnika. Natomiast tutaj mieliśmy sytuację podniesienia kapitału. W związku z tym przewoźnik wykazywał, że te dopłaty do kapitału zostały de facto zrobione i że ma ten kapitał znacząco podwyższony. I to się wydarzyło? Złożył, przedstawił przewoźnik te wszystkie stosowne dokumentacja momenty? Była, z tego co pamiętam, składana jak najbardziej, tak. Tak, jeszcze proszę mi powiedzieć, czy firma OLT Express informowała na bieżąco Urząd Lotnictwa Cywilnego o wszystkich planach, przedsięwzięciach spółki mających wpływ na przedmiot koncesji, sytuację gospodarczą i plany operacji lotniczych, czyli to wszystko, co pani wymieniła na wstępie? Na bieżąco. Większość tych informacji była, urząd był informowany. Większość, co to znaczy? Czy mogłaby pani doprecyzować? Na pewno były przedstawiane informacje dotyczące podniesienia kapitału zakładowego spółki, do inwestowania w spółkę. Na pewno były przekazywane informacje dotyczące zmian w zarządzie. Na pewno były informacje dotyczące planów rozwoju firmy, przewoźnika. Tego typu informacje były przedstawiane. A ostatnie pytanie na tym etapie. Jeżeli wszystko było w porządku, był prawidłowy proces certyfikacji, wydania koncesji, nadzoru, o którym pani teraz mówi, to na którym etapie dowiedziała się pani o kłopotach finansowych OLT? W lipcu 2012 roku tak naprawdę, ponieważ wcześniej do urzędu nie docierały żadne informacje, które wskazywałyby na to, że przewoźnik ma bądź będzie miał kłopoty. Co więcej, rozwijał się bardzo dynamicznie i nie było żadnych informacji tak naprawdę z rynku od usługodawców dla tego przewoźnika. Mam na myśli tutaj Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, porty lotnicze, które pobierają opłaty lotniskowe, od agentów obsługi naziemnej, którzy pobierają opłaty tak zwane handlingowe za chociażby tankowanie samolotów. Myśmy na bieżąco byli z nimi w kontakcie i nie było żadnych informacji, o ile dobrze pamiętam, wskazujących, że firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Wręcz przeciwnie, były informacje bardzo pozytywne, że jak najbardziej ich zobowiązania są płacone na bieżąco. Przykład, czy jest pani w stanie podać tej pozytywnej oceny? Z kontaktów z tymi usługodawcami mieliśmy takie informacje od Petrolotu, od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Nie chcę rozwijać następnego wątku, ale wypowiedziała pani zdanie, że z rynku nie docierały niepokojące informacje. A spoza rynku lotniczego, czy do pani docierały jakiekolwiek informacje, które mogłyby budzić wątpliwość w pani głowie, mogły rodzić się pytania na temat wiarygodności tejże firmy?
wiedzieliśmy, kto jest udziałowcem przewoźnika, tak? Co to znaczy, czy mogłaby pani powiedzieć? Zdawaliśmy sobie sprawę, że większościowym udziałowcem jest firma Amber Gold. Natomiast... Ale co to znaczy, że firma Amber Gold? No, firma Amber Gold składała dokumenty. No to co to znaczy, że zdawaliśmy sobie sprawę, że udziałowcem była firma Amber Gold? Jak to mam rozumieć? Wiedziała pani, że co o tej firmie? Tak jak każdy z prasy, tak? Nie miałam żadnych informacji wskazujących na to, że inwestor, który podnosi kapitał zakładowy firmy i bardzo mocno w nią inwestuje. Mam informacje od innych departamentów urzędu, że firma bardzo w sposób bezpieczny prowadzi działalność, rozwija się na bieżąco. Nie mieliśmy żadnych informacji, które by wskazywały na to, że inwestor nagle przestanie w nią inwestować. Wręcz przeciwnie. Tak, ale ja tylko zmierzam o te informacje, które pani, rozumiem, powzięła z innych źródeł niż rynkowych na temat firmy Amber Gold czy jej prezesa, pana Marcina P. I tylko o to chciałam na tym etapie dopytać, bo mówi pani, że wiedzieliśmy, że Amber Gold, ale co pani wiedziała i... Do urzędu nie docierały w zasadzie... Nie do urzędu, do pani. Pani, jest pani dyrektorem, ale tak jak pani mówi, wiedzieliśmy, że był Amber Gold. Były inne źródła informacji poza źródłami rynkowymi i o te źródła inne pytam. Znaczy ja muszę je oceniać w kontekście tak naprawdę przepisów prawnych, które na podstawie których działa prezes urzędu. Prezes urzędu nie ocenia pochodzenia środków, które są finansują działalność przewoźnika lotniczego. My się poruszamy na bazie przepisów unijnych, które tutaj harmonizują te przepisy i nie jesteśmy w stanie cofnąć czy zawiesić koncesji tylko i wyłącznie z tego powodu, że przewoźnik jest finansowany przez podmiot, który nie ma, jest w jakiś sposób, prowadzi działalność jakąś przez nas wątpliwą, tak? Nie ma po prostu, mamy bardzo jasno pokazane przesłanki, z jakich powodów możemy cofnąć bądź zawiesić koncesję. Ale momencie, chciałam się na tym etapie tylko zatrzymać. Mówi pani działalność wątpliwą. Kiedy pani miała informację, że to jest firma Amber Gold prowadzi działalność wątpliwą i co to znaczy? Nie miałam takich informacji, że firma Amber Gold prowadzi działalność wątpliwą. Mieliśmy w czerwcu 2012 roku z inicjatywy ABW spotkanie. W którym, przepraszam? W czerwcu 2012 roku. Z tego co pamiętam, przyszedł ktoś z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, było spotkanie i pytał o kompetencje prezesa w kontekście nadzoru nad przewoźnikiem OLT. Zostały mu przedstawione informacje odnośnie narzędzi, jakie prezes urzędu posiada. Natomiast jedyna informacja zwrotna, jaka była ze strony tej osoby, to była, że jeżeli coś się będziemy mieć jakieś wątpliwości, to się będziemy z państwem kontaktować. I tyle. A czy miała pani prasówkę w urzędzie, czy miała pani dostęp do, już kończę pani przewodnicząca, czy miała pani dostęp do informacji prasowych? Informacji prasowych jak najbardziej. I z tych informacji dowiedziała się pani czegoś o firmie Amber Gold? Tak, no miałam na pewno taką wiedzę jak ludzie czytający w tym czasie prasę, na tyle na ile był na to czas i na tyle na ile czas pozwalał. Natomiast tak jak mówię, prezes urzędu nie ocenia udziałowców. Ostatnie pytanie na tym etapie. Przepraszam, po 2-3 pytania. Pani już zadała tych pytań więcej. Bardzo panią przepraszam, ale chyba, że pani chce coś uszczegółowić. Nie, dziękuję pani przewodnicząca. Mhm, dziękuję bardzo. Proszę panią, to wróćmy do tego, czy pani twierdzi, że nie miała pani żadnych informacji, które wskazywałyby na kłopoty tych spółek, tak?
Były to informacje, takie informacje z mediów, tak? Proszę panią, dlaczego ja panią pytam? Ponieważ teraz przejdziemy do szczegółów, a ja panią uprzedziłam na początku o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Mhm. Przechodzimy do spółki numer 1, czyli spółki Jet Air. Czy pani pamięta moment zarejestrowania tej spółki i funkcjonowanie jej do roku 2009? Czy były z nią jakieś problemy? Kiedy została zarejestrowana? Pani pamięta? Kiedy? Chodzi o Jetera. O Jetera. Jeter uzyskał koncesję na nieregularny przewóz lotniczy przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 ton i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich 29 marca 2004 roku. Tak jest, to jest pierwsza, a druga? Chodzi o przewoźnika US Airways, tak? Nie, proszę panią, chodzi o Jet Air i pana Wicherka. Ale nie rozumiem pytania. Jet Air, tak. No to powiem. Nie jest, bo tam prezesem został Marcin P. Proszę panią, pytam panią cały czas i teraz będę przez dłuższą chwilę tylko i wyłącznie przy tej firmie, więc nie musi pani się rozpraszać o firmę Jet Air prowadzoną przez pana Wicherka. 2004 rok, data rejestracji tej spółki. Czy pani pamięta, kiedy została spółka po raz pierwszy wezwana o złożenie sprawozdania finansowego? Czy o może inaczej, czy o sprawozdanie finansowe wzywa pani departament? Tak, Departament Rynku wzywał jak najbardziej o sprawozdanie finansowe. Pamięta pani, w którym roku została wezwana? Nie, dokładnie tego nie pamiętam. To więc dla pani informacji. 29 lipiec 2010 roku spółka jest wezwana o sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i zaraz pani powie o opinii publicznej, pod jakim rygorem i w jakim terminie. Nie pamiętam tego, pani. Pani chyba żartuje. Nie, nie żartuję. 5 lat temu tam pracowałam i nie jedyną przewoźnikiem, który nadzorowaliśmy. Ale każdy przewoźnik miał taki, bo to był przepis dla każdego przewoźnika identyczny, przez całe lata obowiązujący. Rozumiem. Natomiast ja tego po prostu nie pamiętam. W terminie 1 miesiąca pod rygorem zawieszenia lub cofnięcia koncesji. Przypominam, 29 lipca 2010. 20 sierpnia spółka złożyła pani sprawozdanie finansowe bez opinii biegłego rewidenta, prosząc o przedłużenie terminu. Następnie przypomina pani sobie o tej spółce po 8 miesiącach, czyli 16 marca 2011 i ponownie wzywa pani tą spółkę w terminie 14 dni do przedłożenia sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta pod rygorem zawieszenia lub cofnięcia koncesji. Dalej was Jet Air lekceważy, więc 31 maja 2001 roku trzeci raz wzywa pani spółkę o sprawozdanie finansowe pod rygorem wszczęcia procedury weryfikacji koncesji. Ponieważ nadal spółka Jet Air panią lekceważy i nie ma pani żadnej informacji o jej sytuacji finansowej, 7 czerwca zawiadamia pani spółkę o wszczęciu procedury weryfikacyjnej koncesji i w związku z powyższym pisze pani w tym piśmie, w związku ze złą sytuacją finansową wzywam jednocześnie do przedłożenia w terminie 7 dni dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, potwierdzających spełnianie wymogów niezbędnych do wypełniania istniejących i potencjalnych zobowiązań finansowych przez okres 12 miesięcy. Jak rozpoczęła pani 7 czerwca 2011 roku proces weryfikacji koncesji? Proszę powiedzieć opinii publicznej, jak ten proces weryfikacji koncesji przebiegał? Jest to weryfikacja spełniania przez dane. Jak przebiegał proces weryfikacji wszczętej 7 czerwca 2011 roku w stosunku do firmy Jet Air? Nie pamiętam tego. To było 6 lat temu. Ja pani temu przypomnę w takim razie, jeśli pani nie pamięta. Ponieważ Jet Air dalej nie reaguje na państwa pismo w żaden sposób, 18 lipca 2011 kolejny raz upomina pani spółkę, że nie przekazała tych dokumentów. Następnie w sierpniu prezes spółki zwrócił się o dodatkowy miesiąc, że złoży to sprawozdanie. Kolejna rzecz, 15 września wzywa pani spółkę kolejny raz o sprawozdanie za rok 2009-2010 już wraz z opinią biegłego rewidenta. O najnowsze sprawozdanie zarządcy w związku z dokapitalizowaniem spółki
przypomina pani, że jest wszczęte postępowanie weryfikacyjne posiadanej koncesji oraz mówi pani, że w nawiązaniu do przedłożonego protokołu, bo to już jest ten moment, kiedy Amber Gold wszedł do spółki Jet Air, informuje pani, że te dokumenty, które przesłała spółka, nie pozwalają pani na weryfikację stanu finansowego spółki i wzywa pani o te wszystkie dokumenty. Następnie 1 października powstaje pismo, na którym czytamy: na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że sytuacja finansowa spółki na koniec 2009 uległa pogorszeniu i daleko odbiega od planowanej. Wydamy wiążącą opinię dopiero po otrzymaniu sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta. Kiedy i na jakiej podstawie pani, może inaczej, jak mamy, jesteśmy już w październiku 2010 roku. Proces weryfikacji koncesji wszczęła pani w czerwcu 2011 roku. Proszę powiedzieć, co się przez te miesiące dało i co udało się pani przez te miesiące zgromadzić i zweryfikować? Bo na ten moment do tego 1 października 2011, przepraszam się, przejęzyczyłam, nie dostajecie państwo ani sprawozdania finansowego, dostajecie szczątkowe dokumenty, w których pani wyraźnie pisze, bo są podpisy, jakby pani chciała zobaczyć, mogę pani te dokumenty udostępnić, w których pani pisze, że te dokumenty nie pozwalają na ocenę sytuacji przewoźnika, ale pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja finansowa przewoźnika jest bardzo zła. Coś, jak pani weryfikowała dalej ten proces koncesji? Na pewno była prowadzona korespondencja z przewoźnikiem odnośnie... Była, odczytałam pani, właśnie tak? Nie reagował. Natomiast jedną rzecz chciałam powiedzieć dotyczącą zakresu prowadzonej działalności przez wtedy spółkę Jeter. Była to tak naprawdę mały przewoźnik. Proszę panią, do tego dojdziemy, bo tutaj mówi pani po raz kolejny, mija się pani z prawdą, ale to jest inny wątek, do którego dojdziemy. Ja chciałabym tylko w tym momencie zrobić ten wątek związany z tym, że rzekomo nie wiedziała pani i urząd o sytuacji finansowej przewoźnika. To znaczy wiedzieliście, że jest bardzo zła, ale dokładniej, że się nie znali, bo nigdy nie przedłożył wam żadnego dokumentu. W związku z pierwszym nie mieliście prawa ocenić tego jednoznacznie. Idziemy dalej. A czy małych firm przepisy nie obowiązują? Bo pani powiedziała, że to był mały przewoźnik. Obowiązują, no jak najbardziej. Natomiast należy brać pod uwagę przy ocenie dokumentacji finansowej takiego przewoźnika i wymogów przez nich spełnianych zakres działalności. Inną firmą była firma OLT. Inny zakres działalności prowadziła. Powiedziała pani, że wszystkich obowiązują takie same przepisy. Proszę panią, wiem do czego pani zmierza i znowu się pani myli. Zmierza pani do tego, że Jet Air na początku był firmą, która posiadała zgodę na samolot poniżej, jeżeli chodzi o masę poniżej 10 ton i 20 osób. Chcę pani przypomnieć, że pierwsza zmiana koncesji w tym zakresie nastąpiła w czerwcu 2011 roku, gdzie nastąpiła zmiana pierwszej koncesji. To jest kwestia pierwsza. Natomiast chcę pani powiedzieć, po raz kolejny się pani myli, bo w tych pismach, które pani odczytuje, to pani wzywa o sprawozdanie wraz z opinią biegłego rewidenta i zagraża pani raz weryfikacją, dwa zawieszeniem, trzy cofnięciem. W związku z powyższym, no nie wiem, jak to, co pani teraz mówi, miałoby się odnosić do tego, co pani pisała przez te lata, ale chodźmy dalej. Następnie sprawozdanie za rok 2010, znowu bez opinii biegłego rewidenta, przekazuje pani nie kto inny, tylko Marcin Plichta, 5 grudnia. Już państwo wiecie, że z dokumentów, że on jest odwołany. Zresztą pisze pani to, że podpisał to prezes, który już jest odwołany. Dokonuje pani analizy tych dokumentów 12 grudnia 2012 i pisze pani tak. Dokumenty wskazują na bardzo trudną sytuację finansową spółki na koniec 2010. Spółka nierentowna, zadłużona, ma problemy z płynnością. Z uwagi na dokapitalizowanie przez Amber Gold tej sytuacji powinna przekazać skorygowany plan gospodarczy, sprawozdanie finansowe z 2010 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, zginęło pani już 9 rok, już pani o nim zapomniała, że pani go nie wyegzekwowała skutecznie w ogóle. Chciałam panią zapytać, czy udało się pani kiedykolwiek zdobyć ten skorygowany plan gospodarczy, najnowsze sprawozdanie zarządcze oraz sprawozdanie finansowe z opinią biegłego rewidenta? Nie pamiętam tego. Nie pamięta pani tego? Nie, nie pamiętam. Przypomnę pani, nigdy pani nie otrzymała tego dokumentu. Ze sprawozdania finansowego za rok 2009, 10 oraz 11 z opinią biegłego rewidenta nie otrzymał Urząd Lotnictwa Cywilnego nigdy. I gdzie to, o co pytała pani poseł, gdzie pani powiedziała, że o sytuacji finansowej, trudnej sytuacji dowiedziała się pani w lipcu 2012. Idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec.
23 grudnia po raz kolejny urząd upomina spółkę i wzywa ją do złożenia sprawozdania z opinią biegłego rewidenta, skorygowanego planu gospodarczego, najnowszego sprawozdania zarządczego oraz innych dokumentów. Co jest dalej? Spółka przekazuje wam dokumenty i pani je analizuje i odpisuje. Nic nowego nie przekazali. Następnie 11 kwietnia 2012 roku urząd ponownie wzywa spółkę. Spółka przesyła dokumenty, co pani komórka odpisuje, to są dalej te same dokumenty, z których nic nie wynika. 16 maja 2012 urząd wzywa spółkę do złożenia sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 5 dni pod rygorem zawieszenia koncesji. A gdzie pani uciekł wcześniej proces weryfikacji koncesji, który pani wszczęła w czerwcu 2011? Jak on się zakończył, skoro 16 maja już pani grozi procesem o zawieszenie koncesji? Co się stało z wcześniej wszczętym formalnie procesem o weryfikację koncesji? Pani przewodnicząca, w sierpniu 2011 roku kapitał zakładowy firmy został znacząco podwyższony. A jak pani to stwierdziła, na podstawie jakiego dokumentu? Nie pamiętam, jaka dokumentacja została przesłana. A ja pani odczytałam, że pani w tym momencie wzywa cały czas i nie otrzymuje tego żadnego dokumentu i nie jest pani w stanie stwierdzić nic poza trudną sytuacją i nic poza faktem, że wie pani, że doszło do dokapitalizowania, tylko nie jest pani w stanie ocenić tego, bo nie wie, nie ma dokumentów, więc nie wie, jakie to są kwoty i jaki to ma wpływ. Stąd też była prowadzona korespondencja z przewoźnikiem w celu wyjaśnienia, natomiast z dokumentacji, z tego co pamiętam, wynikało, że jest podwyższony znacząco kapitał z obecnie 750 tysięcy do 10 milionów. A przepraszam, sytuacja... z jakich dokumentów pani dzisiaj korzysta? To są informacje ogólnie dostępne, wyciągi z Białej Księgi. To idziemy do niej, też ciekawy bardzo dokument. Idziemy dalej, proszę pani dyrektor. Po tym wezwaniu z zagrożeniem, że pani zawiesi koncesję, 30 maja spółka przesyła sprawozdanie finansowe jej zarządu i dokonujecie państwo w swoim departamencie analizy. I jaki jest wniosek? Nie przesłała znowu żadnego nowego dokumentu i analiza jest niemożliwa. Nadal nie ma skorygowanego planu gospodarczego i pojawia się bardzo ciekawa rzecz, przy której przystajemy. Piszecie państwo, że w tej sytuacji z uwagi na trudną sytuację finansową, brak sprawozdań finansowych, brak wiedzy, co się dzieje, jest zalecana kontrola u przewoźnika. Rozumiem, że chodziło o kontrolę w trybie artykułu 27 prawa lotniczego, tak? Nie widzę tego pisma, tak? Czy pani pracowała w dziale prawnym czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego? Przez na pani czas. Ustawę prawo lotnicze? Tak. Czy proszę powiedzieć w takim razie, jaki jest zakres kontroli, jakie są możliwości w trybie artykułu 27 prawa lotniczego? Prezes urzędu może przeprowadzać kontrolę u podmiotu nadzorowanego. Jaką? Kontrolę. Jaką? Pod jakim kątem? Z kim? W jakich warunkach? Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą o prawo lotnicze, czy są jakiekolwiek ograniczenia, czy są jakiekolwiek ograniczenia w artykule 27, w jakim zakresie może być kontrolowany podmiot, przez kogo i czy ten przepis mówi o tym, że może być przybrana do pomocy każdy organ, policja, prokuratura, urząd skarbowy i każdy inny? Nie widzę przed sobą artykułu 27, więc nie chcę się wypowiadać. Proszę panią, a czy pani wie w takim razie, w jakim zakresie państwo możecie kontrolować podmiot, który wam podlega? Czy jest taki przepis, o którym ja mówię, że można tak kontrolować podmiot? Tak, dobrze, cieszę się, że pani się ze mną zgadza. Dobrze, idziemy dalej, jeżeli chodzi o tę kwestię finansową. Przepraszam, kontroli. Pisze pani w tej sytuacji, że zaleca wszczęcie kontroli. Kogo pani o tym poinformowała, że zaleca wszczęcie kontroli w Jet Air, wtedy to się już nazywa OLT Express Regional. Niektórzy czytają Regional. Z jakiej daty było to pismo, przepraszam? To pismo o tym, że jest zalecana kontrola, to jest 4 czerwca 2012.
I pismo było skierowane do przewoźnika, tak? Nie, to jest pismo wewnętrzne, którym pani, analizując po raz kolejny ten sam, przepraszam za określenie, ochłap, który rzuciła wam firma, pisze, że to jest nic nowego i nie da się na podstawie tego ustalić sytuacji finansowej przewoźnika. I w związku z tym, że bawi się z wami już ponad rok w kotka i myszkę, zaleca pani kontrolę. Kogo pani o tym poinformowała i jaka była decyzja? Nie pamiętam tej informacji, która była przekazywana i nie pamiętam, jak ona była przekazywana. Komu przekazuje się informację o tym, że jest zalecana kontrola u podmiotu podlegającemu waszemu nadzorowi? To zależy, w jakim zakresie ma być ta kontrola. Tutaj ma być w zakresie finansowym. Jeżeli chodzi w zakresie finansowym, to jest to przekazywane wewnętrznie w Departamencie Rynku. I też informacja idzie, jeżeli to jest notatka wewnętrzna, to idzie do kierownictwa, tak? To znaczy do kogo idzie? Do przełożonych bezpośrednio. Proszę panią, proszę się precyzyjnie wyrażać, kto był pani przełożonym, komu taką informację pani przekazywała? Nie pamiętam, czy przekazywałam i w jakim zakresie i w jakim trybie była przekazywana. Znaczy co, pani tą notatkę w tym momencie włożyła do biurka? Na pewno nie, bo notatki komu pani były... przekazuje analizę sprawozdania finansowego, a w zasadzie jego braku z zaleceniem kontroli u podmiotu? Jeżeli jest przygotowywana notatka, to jest przekazywana przełożonym bezpośrednio. Kto był pani bezpośrednim przełożonym? Bezpośrednim przełożonym był wiceprezes do spraw transportu lotniczego. Nazwisko? No i główny szef, pan prezes Mączka. Pan prezes Mączka, proszę powiedzieć, kto może zarządzić kontrolę u podmiotu? Dyrektor może zarządzić kontrolę u podmiotu. Kto był dyrektorem w ówczesnym okresie czasu? Pani dyrektor Ciszewska, ja też myślę, że mogłam zarządzić kontrolę. Pani mogła zarządzić kontrolę. Proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego nie doszło do wszczęcia kontroli po tej pani notatce? Nie pamiętam tego pisma, pani przewodnicząca, i nie pamiętam kontekstu, w jakim to było. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobrze. Proszę panią, 15 czerwca 2012 roku prezes ULC zawiadamia spółkę o wszczęciu postępowania o zawieszenie koncesji. Dalej w żaden sposób nie mogę znaleźć ani pół dokumentu, jak zostało zakończone postępowanie o weryfikację koncesji. To sprzed roku. Wszczęliście formalnie postępowanie w trybie KPA. I nie ma śladu, żebyście państwo coś z tym znaczy trzykrotnie pani wzywa w nawiązaniu do, mogę pani okazać, jakby pani chciała sobie pamięć odświeżyć przykładowe pismo. Tu ma na przykład. Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pamięta pani już lepiej? Mogę okazać. Pamiętam korespondencję, nie pamiętam konkretnych dat, bo trudno to pamiętać po 5 latach. Trudno pamiętać. Dobrze, więc w związku z pierwszym proszę powiedzieć, jak się zakończył proces weryfikacji koncesji w czerwcu 2011? Była prowadzona korespondencja wyjaśniająca. I co wyjaśniła w związku z tym, co odczytałam? Były przekazywane przez przewoźnika informacje dotyczące dokapitalizowania i rozwijania działalności. Pani dyrektor, a czy pani w ogóle słyszy się? Pani, odczytałam pani pisma, w których pani pisze, że nie dostała pani nigdy dokumentu, z którego może pani coś odczytać. Ja nie będę już mówiła o tym, że ja mogę wyciągnąć za chwilę protokół z kontroli ZNIK-u, który powtarza to samo. Ja mogę do pani na dokumentach źródłowych pokazać, więc proszę przestać powtarzać, że pani w tym momencie otrzymała jakikolwiek dokument, bo nie ma śladu, żeby otrzymać. Wręcz przeciwnie, pisze pani cały czas, że nie dostała pani dokumentu, który byłby zgodny z przepisami. I jak wiemy, nigdy nie dostała pani sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, które jest wymagane przez prawo. Więc pytam panią, jak to jest możliwe, że państwo wstrzymacie, to idziemy za chwilę do tego, jak żeście się państwo na KPA powoływali i na to, że musicie przepisów przestrzegać. Jak to jest możliwe, że wstrzymacie państwo postępowanie oficjalnie o weryfikację koncesji, nie ma ani pół śladu, jaki sposób ono się toczy i jaki jest jego finał, a po roku wszczynacie postępowanie o zawieszenie koncesji, w ogóle nie ustosunkowując się do wcześniej wszczętego postępowania. Postępowanie się toczyło, nowe dokumenty, nowe informacje przychodziły w tej sprawie od przewoźnika. Jakie nowe informacje pani uzyskała? Chociażby takie, jak o zmianie składzie zarządu, o rozwijaniu działalności. A jak się to miało wpływ na to, że nie może pani, bo na razie jesteśmy tylko przy tym wątku, że nie może pani ustalić, poza tym, że jest bardzo zła, nic więcej nie może pani ustalić o sytuacji przewoźnika Jet Air przekształconego w spółkę Regional?
Sytuacja nie była zła ze względu na to, że sytuacja, inaczej, sytuacja się poprawiała. Jeżeli mamy przewoźnika JetAir, który ma fatalną sytuację finansową. A czy na jakiej podstawie, jakiego dokumentu pani oceniła, że się sytuacja... Podwyższenia kapitału zakładowego. Panią, a skąd pani wiedziała, że doszło do podwyższenia, jak pani nie dostała sprawozdania finansowego przebadanego przez biegłego rewidenta, rachunku zysków i strat, nie dostała pani informacji zarządu? Wie pani co, ja też mogę dzisiaj ogłosić prosie, że założyłam spółkę, podniosłam kapitał z 750 tysięcy na 10 milionów, a następnie po 2 miesiącach na 31 milionów. I nie chce mi się wierzyć, że Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie tej informacji uzna, że moja sytuacja się w firmie poprawiła. Były przekazywane informacje, z tego co pamiętam, odpisy z KRS-u, które wskazują na kapitał zakładowy. I też informacje dotyczące uchwał członków, udziałowców, uchwał dotyczących zarządu. Wracamy tylko wątek dokumenty. Finansowy na ten moment. Dlatego też o tym mówię, że były przekazywane odpisy z KRS-u, z tego co pamiętam. To były... jak jesteśmy przy KRS-ie, proszę panią, czy pani pamięta, czy JetAir złożyła sprawozdanie finansowe do KRS-u? Nie wiem, czy złożyła do KRS-u. Nie jesteśmy, prezes urzędu nie... nie jest w kompetencji KRS-u, żeby to weryfikować, czy jest złożona dokumentacja finansowa do KRS-u. To ja pani coś powiem, to jest nie do uwierzenia, ale tak było. Jak byliście państwo kontrolowani w zakresie tego wątku finansowego i na pytanie podmiotu kontrolującego, dlaczego nie przeprowadzono tej kontroli, o której pani napisała w notatce, już pomijam kwestię terminu. Słuchajcie państwo, jaka jest odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rozważono przeprowadzenie kontroli, ale uznano, że działanie to nie ma sensu, bowiem spółka nie dysponuje pewnie tymi dokumentami, bo również nie składa ich do KRS-u. To na jakiej podstawie pani chce powiedzieć, że po pierwsze nie wiedziała o sytuacji finansowej JetAira, a po drugie miała prawo sądzić, że jego sytuacja finansowa się poprawiła? Tak jak mówię, były informacje związane z tym, że jest dokapitalizowanie spółki. Spółka się bardzo mocno rozwijała. Nie było żadnych sygnałów z rynków, że nie płaci swoich zobowiązań finansowych. Ale czy firma przekazała pani informacje, o które występowaliście? Bo pani mówi, przekazuje nam absolutnie sprzeczne informacje. Czy nie, pani powtarza w kółko to samo, wbrew temu, co pisze w dokumentach, ale nie chcę... Mogę pani te dokumenty położyć przed nosem, będzie pani może łatwiej. Proszę panią, w związku z powyższym chodźmy dalej. Mamy 15 czerwca zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zawieszenie koncesji, więc 18 czerwca OLT Regional wysyła państwu pewne dokumenty. I co pani pisze, pani, że tak powiem, komórka? Sytuacja uległa poprawie, ale jest zła. Strata jest jeszcze głębsza. Plan gospodarczy nie zawiera elementów wymaganych przez prawo oraz informacji i nie spełnia wymogów formalnych. Proszę panią, dziewięciokrotnie wezwaliście państwo przez ten okres czasu, bo tam była upadłość oczywiście już następnie za kilka dni, dziewięciokrotnie wzywaliście państwo tego przewoźnika o sprawozdanie finansowe i dokumenty, które miałyby potwierdzić jego sytuację finansową. Pani teraz mówi o tym, że nie miała pani informacji na ten temat od czy to portów lotniczych, czy firm paliwowych, czy innych na ten temat, że on zalega z czymkolwiek. A czy pani wie o tym, że gdyby pani miała sprawozdanie finansowe, to by pani widziała, jakie są zobowiązania podmiotu, czy one są długoterminowe, czy są przeterminowane, w jakim okresie czasu? Umie pani czytać sprawozdanie finansowe? Takie informacje można wyczytać ze sprawozdania. A proszę powiedzieć więcej. Czy w związku z faktem, że wzywa pani ten podmiot, policzmy proszę państwa, od czerwca 2011, w czerwcu 12 mamy 12 miesięcy, lipiec, czyli wzywa pani przez 13 miesięcy ten podmiot, lekceważy panią w sposób naprawdę niesamowity, dlatego że pani odpisuje, że cały czas te dokumenty to jest to samo i nic nie wnoszą do sprawy. Czy pani przyszło do głowy, żeby zwrócić się do właśnie portów lotniczych, firm obsługujących, cateringowych, czy są zaległości tego podmiotu w płatnościach? Mówiłam o tym na samym początku, że byliśmy w kontakcie z portami lotniczymi i większymi agentami obsługi naziemnej
I o ile pojawiały się takie informacje o braku finansowania zobowiązań w stosunku do nich od innych przewoźników lotniczych, w stosunku do OLT nie było to takich pani odczytam informacji. Kolejne, teraz odczytam pani w takim razie treść zeznań złożonego przez jednego, nie zeznań, przepraszam, informacji udzielonej Radzie Nadzorczej, bowiem po wybuchu tych afer chcę państwu powiedzieć tak, że nie jest policzony w jednym miejscu straty po regional, jest ich bardzo dużo, po samym OLT jest lista wierzytelności na 87 milionów złotych. To jest jedna spółka. Jeżeli chodzi o kwestię samego przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze, to jest, ja uważam, że to jest nieprawidłowo zrobione, zaniżone wyliczenie, ale nawet z tego wyliczenia wynika 1 390 000. Nie będę na tym etapie odczytywała, jakie dojdziemy do, bo chcę jeszcze przekazać głos kolegom i koleżankom, jeżeli chodzi o kwotę, ale chcę pani odczytać informację, którą złożył prezes zarządu gdańskiej spółki Airport Service. On mówi tak, pierwsze spotkanie, do którego doszło 11 stycznia 2012 roku, mówi tu o spotkaniu z panem Frankowskim, prezes OLT Express. 24 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, na której, którą prowadził i na niej był pan dyrektor Frankowski. Ogłaszał tam siatkę połączeń. Poprosiliśmy go o rozmowę w sprawie uregulowania tych przeterminowanych należności. Odpowiedział nam, żebyśmy sobie poszli do sądu. To z kim pani rozmawiała? Przypominam, to jest w tym momencie rozmawiamy o kwietniu 2012. Z kim pani rozmawiała, że nie ma przeterminowanych zaległości i że w ogóle nie ma zaległości? Z jakimi podmiotami? Nie było takich informacji, żeby... Proszę panią, pani przed chwilą powiedziała, że rozmawiała pani z podmiotami obsługującymi OLT i mówili pani, że nie ma zaległości finansowych. Ja zaraz pani odczytam te zaległości, z kiedy one powstały. Teraz przeczytałam pani, jeżeli chodzi o kwestię jednej firmy, kwiecień 2012 roku. Czy pani wie, jakie straty na przykład poniósł lotnisko w Gdańsku? Nie wiem. Nie wie pani. A wie pani, z kiedy pochodzą pierwsze niezapłacone faktury? Nie, nie wiem. To jest kwestia tak naprawdę biznesowa i proszę panią, przed chwilą pani powiedział, proszę panią, przed chwilą... Czy to jest tajemnicą handlową podmiotu? No nie, ale z drugiej strony, jeżeli... Ale czy to jest jawna informacja, że ktoś zalega z opłatami, czy to jest tajna informacja? Rozumiem, że dla urzędu nie. Nie jest to tajne jak najbardziej. Tak? Proszę panią, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Który podmiot informował Urząd Lotnictwa Cywilnego o tym, że spółki Amber Gold świetnie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych? Byliśmy w kontaktach roboczych na bieżąco, w bieżącej działalności, w kontaktach z portami lotniczymi, z agentami obsługi naziemnej. I przeczytałam właśnie pani tą czyli wypowiedź. Porty lotnicze was oszukiwały, mówiąc, że nie ma zaległości? Pani mówi, że byliście w kontakcie i nie mieliście takiej informacji, to znaczy, że was wprowadzano w błąd. A proszę mi powiedzieć, bo ja nie pamiętam tego pisma. Ono było skierowane do prezesa proszę urzędu. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy porty lotnicze nie informowały państwa o zaległościach wobec siebie przez firmy podległe OLT? Na pewno w lipcu, pod koniec lipca się takie zaległości zaczęły pojawiać, ale to 2012 roku. Dostaliśmy wtedy informację, pismo od Petrolotu. Proszę panią, ale proszę panią, proszę panią sekundeczkę, rozmawiamy o czymś innym. Rozmawiamy o tym, że pani powiedziała, że państwo pytaliście te podmioty pozostałe, chociaż nie ma śladu, żeby było jasne w dokumentacji na ten temat, czy OLT wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Więc ja panią pytam, które podmioty pani pytała? Byliśmy w kontakcie z roboczym z różnymi podmiotami, zarówno portami lotniczymi, jak i agentami handlingowymi. Z którymi portami lotniczymi? Ponieważ żeśmy... Którymi portami lotniczymi? Jeśli mogę skończyć zdanie. Były to kontakty robocze dotyczące różnych kwestii załatwianych przed prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przy okazji były te podmioty pytane, czy mają jakieś problemy z... Nie pamiętam... Ile pani ma tych portów lotniczych w Polsce do zapamiętania? Nie pamiętam, które to były... Ile jest portów lotniczych w Polsce, pani dyrektor?
To zależy, o które porty pani pyta, czy lotniska użytku publicznego, czy lotniska użytku niepublicznego, czy proszę panią, nie pytam o lądowiska, pytam rozumiem, proszę panią o porty lotnicze ogólne. Proszę panią, Kraków, Balice, Regional 2,5 miliona, Poland 40 tysięcy, Rzeszów 652 tysiące, Regional, Poland 281 tysięcy, Katowice, Pyrzowice, Poland, zaległość 384 tysiące, nie, że tam końcówek, proszę państwa, dlaczego to nie jest pełna kwota, Regional 604 tysiące. O czym pani mówi? Których pani portów pytała? Mówię, byliśmy w kontakcie roboczym i z tego co pamiętam nie docierały do nas takie To znaczy takie wszyscy sygnały. Was oszukiwali? No bo z tego co pani mówi, to wszyscy was oszukiwali. No pani pyta, oni mówią, że nie ma zaległości, a proszę zaległości panią, są. Proszę panią, nie mi to oceniać, oceniam dokumenty, proszę panią, pani było oceniać urzędu. Kondycję finansową przewoźnika. Proszę powiedzieć, dlaczego pani do dnia upadłości nie była w stanie zweryfikować kondycji finansowej przewoźnika, który przekształcił się z Jet Air na Regional? Tak jak mówię, przewoźnik się rozwijał, zawierał umowy leasingowe na użytkowanie samolotów. Proszę panią, niech pani nie rozwija tego wątku, bo do tego dojdziemy, bo na to zgodę żeście tak dawali. Ja pytam panią o to, bo to dokładnie jako pierwszy, jeden z pierwszych obowiązków, bo miała pani jeszcze szereg innych, miała pani obowiązek wyegzekwować i zweryfikować i zareagować. Pytam panią, dlaczego przez ten okres od czerwca 2011 roku do 27 lipca 2012, kiedy doszło do upadłości Regionala, nie była pani w stanie wyegzekwować ani jednego poprawnego dokumentu finansowego z tej spółki? Ponieważ przychodziły inne dokumenty, chociażby dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, z których wynikało, że sytuacja finansowa jest dobra, a sprawozdanie finansowe tak naprawdę, które dotyczyłoby poprzedniego roku, mówiłoby o okresie zamkniętym i w tej chwili tak naprawdę nie dotyczącym obecnej sytuacji finansowej. Czy może pani żartuje? Mówimy o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok zamkniętym z opinią biegłego rewidenta, czyli przykładowo za 2011 rok. Szanowni państwo, wniosek jest taki, przetrzymujcie tak długo jak się da, jak będzie następny rok, to urząd się już nie będzie upominał, bo to już jest nieaktualne, tak? Nie, urząd się upominał, tak jak widać to z przytaczanej przez panią przewodniczącą. Pytam się panią, dokumentacji. Proszę panią to inaczej, jak już pani tak nie potrafi odpowiedzieć. Jaki pani miała obowiązek wyciągnąć konsekwencje w stosunku do podmiotu, który nie składa sprawozdania finansowego? Przypominam państwu, przepis mówi bardzo wyraźnie i wprost, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta składa się 6 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego, czyli mówiąc wprost, to powinien być koniec czerwca, jakby pół roku później, no tak jak to wynika z okresu sprawozdawczego. Przepis mówi tak, jeżeli podmiot nie złoży tego sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta, urząd wyznacza dodatkowy miesiąc, po jego upływie w tym momencie zawiesza lub cofa koncesję. Ma jeszcze trzecią możliwość, jakby pani zechciała powiedzieć opinii publicznej jaką? Odnośnie co może zrobić urząd, jeżeli podmiot nie składa sprawozdania finansowego, istnieje podejrzenie, że kondycja jest bardzo zła, może zawiesić, może cofnąć i co może jeszcze zrobić? Jeszcze jest trzecia możliwość. Pamięta pani jaka? Przede wszystkim w przypadku braku sprawozdania finansowego przesłanego przez przewoźnika, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie ma obowiązku cofnięcia ani zawieszenia koncesji. Reguluje to artykuł 9 ustęp 3. Proszę panią, a czy ja powiedziałam, że ma obowiązek? Tak. Ja powiedziałam, proszę panią. Nie ma takiego ale pytanie obowiązku. Było co jest innego. Jaką ma trzecią możliwość prezes zareagowania, jak nie ma informacji, a ma wskazówki, które mogą przemawiać za tym, że ta kondycja finansowa jest zła? Jest to fakultatywna możliwość zawieszenia bądź cofnięcia koncesji. A słyszała pani o koncesji tymczasowej jeszcze, czy nie? Słucham? Koncesji tymczasowej słyszała pani? Tak, jak najbardziej. Natomiast koncesja tymczasowa daje tak naprawdę przewoźnikowi te same uprawnienia i też daje mu możliwość sprzedawania biletów na rynku. Proszę panią, proszę powiedzieć, czy to jest tak, że sygnał z dzisiejszego przesłuchania dla przewoźników jest taki, że można państwa kompletnie lekceważyć? Nie, nie można. To proszę powiedzieć w takim razie, co pani powinna zrobić w momencie, w którym mija miesiąc od wezwania przewoźnika o złożenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta.
Powinnam ocenić, jaka jest obecnie jego sytuacja finansowa na podstawie. Ale on panią lekceważy, nie odpowiada pani na pisma. Wszelkich dostępnych informacji. Jeżeli widzę, że przewoźnik jest w złej sytuacji i nie mam żadnych innych informacji, mogę rekomendować zawieszenie bądź cofnięcie koncesji. Natomiast jeżeli mam informacje dotyczące rozwoju tego przewoźnika i informacje o tym, że jest podwyższony kapitał zakładowy i że firma się rozwija, że ma bardzo dobre standing, jeśli proszę chodzi panią, o bezpieczeństwo. Proszę panią, a proszę, czy pani była w stanie ustalić, załóżmy, że była pani w stanie ustalić z tego KRS-u, że doszło do podniesienia przez aktu notarialnego podniesienia kapitału zakładowego, najpierw do 10 milionów, potem do 31. A czy pani wie, w jakiej kwocie były zobowiązania spółki i jak się to podniesienie miało do choćby nawet do tych pieniędzy, obojętnie czy wpłaconych w rzeczywistości, czy nie? Były, z tego co pamiętam, robione analizy wewnętrzne w Departamencie Rynku i wskazywały one, że jest pod tym względem, no, jeżeli kapitał zakładowy jest podniesiony, no to sytuacja jest pani, jednak lepsza. A skąd pani wiedziała, mówiąc potocznie, ile długu ma JTR? A na przykład jakby miał 100 milionów długów, to ten kapitał jest kroplą w morzu. Nie pamiętam, jaka dokumentacja dokładnie w tej sprawie. Proszę panią, a na jakiej podstawie pani jest w stanie ustalić wysokość zobowiązań podmiotu właśnie zajmującego się przewozem lotniczym? Na podstawie aktualnych dokumentów finansowych, to znaczy przewoźnika, planów, informacji o aktualnych aktywach, pasywach spółki. Proszę panią, proszę powiedzieć, to jak pani pisze te usilne pisma przez te 13 miesięcy, że nie dostaje pani żadnego dokumentu, ani albo te, które dostaje pani, nie spełniają wymagań i nie jest możliwa ocena, to na jakiej podstawie pani wyciągnęła wniosek, że wpłata przez Amber Gold, notabene niższa od deklarowanej, ale do tego dojdziemy, mogła w jakikolwiek sposób, znaczy mogła poprawić, tylko pytanie, czy poprawiała w sposób pozwalający przetrwanie spółce? Nie pamiętam dokładnych analiz finansowych, były one robione. A czy pani je w ogóle posiadała? Tak jak mówię, do urzędu spływały informacje i spływały dokumenty. Ja pani, może odczytam pani jeszcze raz, chociaż to już może być nudne, bo myślę, że wszyscy rozumieją, ale jeśli pani potrzebuje, to pani przeczytam jeszcze raz. Odczytałam pani treść pism z datą chronologiczną, która wpływała i wypływała z urzędu. Zakończona jest tym, że nie dostaje pani cały czas tego dokumentu. Nie ściąga pani nigdy sprawozdań finansowych, ani przepływu, ani analiz, ani planu gospodarczego, nigdy od JetAir. Na jakiej podstawie pani mówi o tym, że pani dostała jakieś dokumenty? Przecież pism, które pani departament są różne, bo to podpisuje część pani, pani dyrektor, jest jeszcze jedna osoba, która się pojawia tutaj, jeżeli chodzi o nazwisko. Proszę się zastanowić, co pani mówi. Słucha panią w tym momencie cała Polska, więc proszę się zastanowić, co pani mówi. Do czego pani się odnosi? Do jakich dokumentów, na podstawie czego pani tą analizę przeprowadza finansową? Pełna dokumentacja jest w aktach, dostępna dla członków komisji. Można ją odczytać, można przeanalizować. No właśnie odczytałam. Ja nie pamiętam tych dokładnych analiz. Proszę panią, to pomogę panią. A czy pani pamięta, jak w takim razie proces weryfikacji dokumentacji finansowej został oceniony przez Najwyższą Izbę Kontroli? Nie pamiętam dokładnych wniosków. To ja pani przypomnę, jako niedostateczny. Kompletnie niedostateczny, bez żadnych plusów, że tak powiem. W związku z powyższym nie wiem, na jakiej podstawie pani cały czas usiłuje opowiadać o tym, że pani coś weryfikowała. Proszę panią, już kończąc ten wątek, kogo pani informuje o trudnej sytuacji finansowej przewoźnika? Informacja jest przekazywana z reguły na spotkaniach z naszym kierownictwem, na notatkami. To znaczy, notatkami. Kto wchodzi w skład tego kierownictwa? Wówczas naszymi szefami z... Proszę panią, funkcja, imię i nazwisko. Na bieżąco byliśmy w kontakcie, już nie pamiętam notatek dokładnych, ale były ja mam, przekazywane... więc jakby pani chciała opinii publicznej powiedzieć, funkcja, imię i nazwisko. Były notatki przekazywane, były też spotkania wewnętrzne. Proszę panią, komu przekazywała pani departament informacje o tym, że sytuacja przewoźnika jest zła, ale niemożliwa do zweryfikowania z uwagi na uporczywe uchylanie się od złożenia jakichkolwiek dokumentów? Były przekazywane informacje do kierownictwa urzędu. Czyli komu?
Pan Mączka był informowany przez panią? Na pewno był naszym szefem, na pewno, tak, więc był informowany. Pan prezes. Ale pani w notatki, gdzie podała pani wcześniej dokładne cyfry, kwoty, już nie pamiętam co to było. W tej chwili nie pamięta pani, komu przekazywała pani tak ważne informacje. Może ma pani w tych notatkach, z kim pani była w kontakcie? Były przekazywane notatki, to jest wszystko w aktach, były informacje. Proszę panią powiedzieć, przekazuje pani, czy może inaczej, proszę jakby jednoznacznie powiedzieć, przekazuje pani tą informację swojemu wiceprezesowi, czyli panu prezesowi Mączce, ile dobrze pamiętam, tak? Tak. Dobrze, proszę powiedzieć, jak często odbywało się spotkanie z udziałem pana prezesa Ulcu i pana wiceprezesa, ewentualnie drugiego wiceprezesa, i czy była omawiana sytuacja finansowa? Nie pamiętam dokładnie, jak często odbywały się tego typu spotkania. Czy pani przekazywała na spotkania ścisłego kierownictwa informacje o tym, że nie jest w stanie ustalić sytuacji finansowej spółki Jet Air, później Regional? Informacje były przekazywane i były przekazywane też przez w kontekście też ogólnego nadzoru prezesa Proszę urzędu panią, nad OET. Do innych dojdziemy, bo ja chcę oddać głos kolegom i koleżankom. Jesteśmy tylko przy finansach. Czy pani przekazywała ten proces finansowy, który odczytałam przed chwilą, że no tak to wygląda, ale wszystko wskazuje, bo pisze pani zresztą w każdym z tym piśmie, pisze pani, że sytuacja jest bardzo trudna, wskaźniki są jeszcze gorsze. Pisze pani o tym, że być może była jakaś nadzieja, bo potem pani ją traci, że ta dokapitalizowanie i wejście Amber Gold podniesie to, ale nie może pani tego zweryfikować, bo nie dostaje pani tych dokumentów. Pytam, kogo pani i na którym etapie o tym informowała? Na którym etapie dokładnie nie pamiętam, ale na pewno w tym okresie, kiedy OLT działał, czyli przez 3,5 miesiąca około, było informowane kierownictwo urzędu. To znaczy poza panem dyrektorem Mączką kto? Były spotkania, prezes Mączka. Proszę panią, proszę się skupić i odpowiedzieć, kto wchodzi w ścisłe kierownictwo. Wtedy w ścisłe kierownictwo wchodził pan prezes Mączka i pan prezes Kruszyński. Dobrze, proszę panią, proszę powiedzieć, czy pani i pana prezesa Kruszyńskiego, a potem Kądziołkę informowała o sytuacji finansowej tej spółki? Na pewno byli na bieżąco roboczo informowani. W tej chwili nie pamiętam dokładnie jaką notatką, kiedy, ale na pewno takie rozmowy były prowadzone. Proszę panią, czy pamięta pani w takim razie, co z tą kontrolą, którą pani zalecała u tego podmiotu? Nie, tego nie pamiętam. Proszę państwa, odczytam państwu wniosek pokontrolny, który ustosunkowanie się Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zapytania, czy właśnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wiedział o tej sytuacji finansowej. Na pytanie, czy na posiedzeniach kierownictwa była omawiana sytuacja finansowa przewoźnika, kontrolowany odpowiedział, że nie była z uwagi na wrażliwość danych. Proszę panią, czy to jest żart? Nie, a mogę? Proszę bardzo. Nie wiem, w jakim kontekście była przedstawiana ta informacja. W urzędzie o kierownictwie mówi się o posiedzeniach kierownictwa. Na zasadzie siedzą prezesi urzędu plus kierownicy komórek, tak, dyrektorzy. Ja mówiąc o kierownictwie mówiłam o takich ścisłych spotkaniach dyrektor departamentu plus nadzorujący wiceprezes. Proszę panią, i prezes, to już jakby, tak? Że tak powiem, żeby już skończyć ten wątek. Który departament ma pani obowiązek poinformować o problemie finansowym przewoźnika? Chociażby Departament Operacyjno-Lotniczy, który sprawuje nadzór nad certyfikatem przewoźnika. Czy informowała pani departament sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem, że jest problem z ustaleniem sytuacji przewoźnika Jet Air? Na roboczo byliśmy w kontakcie na pewno z dyrektorem. Pytam panią, czy informowała pani, a to jest bardzo istotne przy kolejnej kwestii, bowiem wydawaliście państwo kolejne zezwolenia na kolejne samoloty. Pytam panią, czy przekazywała pani oficjalnie informacje, ewentualnie, czy ten departament zwracał się do pani przed wydaniem kolejnego zezwolenia na kolejny samolot o sytuację przewoźnika Jet Air? Nie, nie przypominam sobie. A Poland? W przypadku Poland, OLT Express Poland, też nie przypominam sobie. Proszę panią, proszę powiedzieć, a czy pani powinna poinformować departament, jako nazwę skrótowo, bezpieczeństwa odpowiadający za tą stronę o tej sytuacji finansowej prowadzonej? Na roboczo byli informowani. To proszę powiedzieć, jaki ma sens odpowiedź urzędu
do podmiotu kontrolującego, że z uwagi na wrażliwość danych nie omawia się sytuacji finansowej przewoźnika na spotkaniach kierownictwa. Bo na spotkaniach kierownictwa jest zdecydowanie szerszy udział przez wszystkich przedstawicieli departamentów i nie są to informacje do przekazania dla całego tego grona. Przed chwilą pani mówiła, że te informacje nie są tajemnicą dla urzędu. Proszę panią. Tak, ale no. Jest to wiedza dla Departamentu Rynku, Departamentu Operacyjno-Lotniczego, dla szefów nadzorujących oba te departamenty. Czyli nawet dla szeregowych pracowników ULC-u jest to wiedza, no, powiedzmy sobie, poufna, tak? Nie, ale czy, takie rzeczy po prostu nie są... Tak, no, albo mogą mieć dostęp, albo nie. No. Albo jest Państwo, to, można o tym mówić, albo jest to... Mogą, nie, natomiast no, to, generalnie... To skoro mogą, to dlaczego pani mówi, że się nie przekazywało tego? Były takie informacje przekazywane zainteresowanym w danym momencie podmiotom, takim jak Departament Operacyjno-Lotniczy, Roboczo. Ostatnie pytanie, proszę panią, jak zareagował i reagował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na te informacje roboczo przekazywanych o tych problemach związanych z sytuacją finansową OLT Regional? Myślę, że nasza opinia była spójna i tak naprawdę żeśmy dyskutowali i rozmawialiśmy w tym kierunku, mówiąc, że skoro przewoźnik się rozwija, skoro przewoźnik, nie mamy informacji o tym, że nie płaci swoich zobowiązań, działa w sposób bezpieczny i prowadzi działalność operacyjną, to na podstawie fakultatywnego narzędzia, jakim jest rozporządzenie unijne, fakultatywnej przesłanki do cofnięcia zezwolenia, nie ma takiej tutaj rekomendacji z jego strony. Ale pani nie miała informacji, przecież pani ich nie pozyskała, pani nie miała się do czego odnieść. Tak jak mówię, nawet żeście się nie postarali z tego wyniku. Tak jak mówię, mieliśmy informacje przekazywane przez OLT o podwyższeniu kapitału, o tym, że firma się rozwija, o tym, że firma płaci swoje zobowiązania. Proszę panią, odczytam tylko fragment, bo już nie chcę naprawdę przesadzać. O tym, jakie pozostały długi po działalności OLT. LS Airport Service 1 846 000 euro, LOT 3 miliony, PPL LOT 34 miliony, LOT Catering 1,5 miliona, LOT Aircraft 147 000, Petrol LOT prawie milion, porty lotnicze już odczytywałam, 1 390 000. Niewyliczone, utracone pieniądze przez klientów, szkody biur podróży i tak dalej. O czym pani mówi? Na jakiej podstawie pani w ogóle śmiała twierdzić, czy pan prezes, o którym pani mówi, że byliście zgodni i podzielaliście to stanowisko, że ta firma świetnie się rozwija i ma pieniądze na to, żeby wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych? Ja mam pytanie, a za jaki okres te długi zostały, kiedy one zostały, za jaki okres i jakie usługi były wtedy świadczone, bo troszeczkę czym innym jest sytuacja, że przewoźnik lata reguluje swoje zobowiązania. Często jest też tak, że ma tak zwany kredyt kupiecki i jeżeli przewoźnik spłaca swoje zobowiązania na bieżąco, to tak naprawdę jest potem kredytowany przez podmioty. Sprawdziła pani, czy oni mieli taki kredyt kupiecki? Nie wiem, bo to nigdzie w żadnych dokumentach nie występuje. Wszędzie są zaległości i lotniska domagają się zapłacenia należności. Gdybyście zapytali, chyba że tak jak pani mówi, pytaliście, a wam kłamali, że nie mam zaległości. Proszę panią, jeżeli coś pani powiem. To nie jest ten moment, ale ja oczywiście odczytam w odpowiednim momencie, jak doszło do wybuchu tej afery i zaczęli liczyć, Skarb Państwa zaczął liczyć te ogromne miliony strat. Wie pani, jak odpowiadali prezesi lotnisk w największej części, dlaczego takie straty mają? Poza dwoma, bo dwaj odpowiedzieli, że od razu wiedzieli, że to jest firma bardzo niepewna i nie zgadzali, tylko przedpłata, inaczej nie dostali nic. Do niektórych docierała informacja, że to firma wydmuszka od początku. Odpowiadali w ten sposób, że lotnisko nie bada kondycji finansowej przewoźnika, który chce tutaj u niego kooperować, bo od tego jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, który ma bardzo wyśrubowane normy i żeby dostać licencję, trzeba te normy spełnić. Więc jeżeli Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje licencję, to znaczy, że ten podmiot jest zweryfikowany finansowo. To jest ich tłumaczenie, tak? Natomiast proszę to... panią. Ja, tak pani przewodnicząca, proszę jeśli mogę... gdzie pani pracuje obecnie, w której komórce?
Departament Spraw Międzynarodowych. Departament Spraw Międzynarodowych. Dobrze, kto z Państwa? W jakim okresie, tylko czy Pani by była uprzejma podsumować od pierwszych pytań Pani Przewodniczącej, Jet Air do czasu upadłości, o jakim okresie czasu mówimy? Państwa nadzoru nad firmami dzisiaj omawianymi. To tak może króciutko, tak? Termin, czas. Jaki czas? Bo chodzi Jeter, mi o to, w jakim czasie te straty zostały wygenerowane. Mamy firmę Jeter, która działa od 2004 roku. Nie, nie, ale mówimy o firmie od czasów... w zakresie OLT. Działania komisji, czyli OLT i na tym się proszę skupić. OLT, firma Amber Gold weszła do Jetera w sierpniu 2011 roku, o ile dobrze pamiętam. Natomiast sama firma zaczęła działać w lutym i pod taką nazwą, tak? Tak, mniej czyli więcej. Ile miesięcy? Czyli to jest od lutego do lipca. Więc to jest te kilka miesięcy działalności firmy OLT. Nawet jeżeli to był rok czy kilka miesięcy, to pani do tej pory nie wskazała żadnych udokumentowanych działań sprawdzenia wiarygodności tej firmy na rynku. Co by było, gdyby ta firma działała dalej? Co by się stało? No przecież to jest katastrofa. Wygenerowane tak ogromne straty finansowe i brak państwa nadzoru. Tak jak mówiłam, musimy tutaj się poruszać na bazie przepisów unijnych, które dają takie kompetencje, a nie inne prezesowi urzędu. Nie, ale pani dyrektor, proszę, bo pani ma zdolność powtarzania tych samych rzeczy, ale obok, nie odpowiadając na pytania. My pytaliśmy konkretnie o sprawozdania finansowe, o to, jak zweryfikowaliście. Powołuje się pani na rozmowy i prace robocze. Pytanie padało wielokrotnie. Kto z tych innych portów, konkretnie, niech pani da chociaż jeden przykład, kto panią zapewnił, że firma funkcjonuje prawidłowo? Była pani proszona o nazwy portów, które panią zapewniały o tym, że nic złego się nie dzieje. Nie podała pani żadnego konkretu. Bo nie pamiętam tego. Bo tego po prostu nie pamiętam. Natomiast chcę podkreślić bardzo stanowczo, że prezes urzędu działa na podstawie przepisów. Fakt nie, pani dyrektor, to ja już przerywam i oddaję głos, to znaczy, bo to wiemy, powinien działać są, na podstawie przepisów. My się chcemy dowiedzieć, czy państwo działaliście na podstawie przepisów. A od wydania koncesji, od certyfikacji po weryfikację firmy, to co wynika z koncesji i z... co państwo, na co ULC powinien mieć wpływ, czyli przedmiot koncesji, sytuacja gospodarcza, plany operacji lotniczych. My nie uzyskujemy od pani informacji. Pani nas zapewnia, że nic się nie stało, że była płynność i tak dalej, ale nie ma konkretów. Nie ma konkretów, nie ma działań, które pani podjęła i ULC podjął, żeby to zweryfikować. Szanowni Państwo, żeby były konkrety, prezes musi mieć dokumenty, narzędzia. Których nie dostaliście. Tak, ale tak jak wspominałam, braku przesłania tych dokumentów daje fakultatywną możliwość cofnięcia albo zawieszenia koncesji na podstawie. Więc poczekaliście Państwo, aż naciągnęli unijnego. Na kilkaset milionów kilka podmiotów i wtedy sami upadli, po prostu mówiąc wprost. Po to ma te narzędzia i po to ma cofnąć koncesję, po to ma zawiesić koncesję, ewentualnie dać sygnał ostrzegawczy w postaci koncesji tymczasowej, że właśnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego gwarantuje bezpieczeństwo podmiotów, które będą miały styk z tym podmiotem, zarówno na poziomie pasażerów, a dojdziemy do jakości tych samolotów, zarówno na poziomie lotnisk, zarówno na poziomie biur podróży, zarówno na poziomie firm paliwowych. To państwo odpowiadacie za to, że ten podmiot jest przez was zweryfikowany i jest wiarygodny między innymi finansowo i można z nim prowadzić różne rozmowy i działania biznesowe. Więc proszę nie mówić o tym, że państwo nie mieliście narzędzi i mieliście je fakultatywne. Ja mogę przyjąć do wiadomości, że państwo, żeście mogli poprosić raz, drugi i trzeci. Mogę przyjąć do wiadomości, że państwo, żeście chcieli dać kolejną szansę i dalibyście koncesję tymczasową. Natomiast proszę nie opowiadać takich bzdur, że państwo przez 13 miesięcy prosicie ten podmiot o jakikolwiek dokument finansowy. Mówicie, że macie podstawy, żeby uważać, że on się świetnie rozwija, a on upada i zostaje kilkadziesiąt milionów złotych straty. I wszyscy wskazują na was palcem, bo mówią, że oni go nie weryfikowali, bo wy żeście go zweryfikowali. Dokładnie tak. Kto z państwa opozycji teraz chce głos?
Pan poseł Brejza. Wrócimy jeszcze do przepisów unijnych. Proszę świadka, proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym, które jest bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, istnieje zasada bezpośredniego związku pomiędzy kondycją finansową przewoźnika a bezpieczeństwem lotów, usług? Tak, na pewno jest ten związek. Słucham? Automatycznie. Tak. A czy istniał wtedy i obecnie obowiązek, nakaz rygorystycznego monitorowania sytuacji finansowej przewoźników na państwa nałożony na podstawie tego rozporządzenia? Nie rozumiem pytania. Kto miałby nałożyć taki... Czy mieliście obowiązek monitorowania sytuacji finansowej przewoźników? Tak, monitorowaliśmy tą sytuację finansową przewoźników. Monitorowaliście tak. Sytuację finansową przewoźników. A proszę powiedzieć taką rzecz. Kiedy państwo dowiedzieliście się o tym, że Amber Gold wpisane jest na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego? Nie wiem, nie pamiętam. A czy dowiedzieliście się na jakimś etapie? Właśnie nie przypominam sobie w ogóle tej informacji. No to jak wygląda monitorowanie sytuacji finansowej przewoźnika, jeżeli poprzez Google można sobie wyszukać spółkę Amber Gold i znaleźć ją na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego? Taka informacja też nie daje podstawy do cofnięcia albo zawieszenia koncesji ze względu na to, że udziałowiec czy właściciel przewoźnika jest wpisany na tego typu listę. Ważna jest informacja, że posiada finanse i jest w stanie realizować swoje zobowiązania na bieżąco. Ja przekażę pani pismo kierowane przez ministra transportu, budownictwa, gospodarki morskiej. Pana Sławomira Nowaka do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 14 czerwca 2012 roku. Dziękuję. Czy pani wcześniej zapoznawała się z tym pismem? Chyba było to pismo w aktach, z tego co pamiętam. Ale przed upadkiem OLT-3, po? Nie no, pismo chyba wpłynęło z tego co widać... No ja wiem, kiedy pismo wpłynęło. Pismo wpłynęło 14 czerwca, na półtora miesiąca przed upadkiem OLT. Czy pani do 27 lipca albo do 30 lipca 2012 roku zapoznawała się z treścią tego pisma? Bo uczestniczyła pani może w przygotowaniu odpowiedzi na to pismo? Z tego co pamiętam, to pismo trafiło chyba do Departamentu Operacyjnego ze względu na to, że mówi przede wszystkim o kwestiach związanych ze zdarzeniem na innym lotnisku. No i kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w kontekście safety, w kontekście nadzoru nad certyfikatem, tak, przewoźnika. Ale jest chyba też w aktach, bo ja sobie przypominam proszę to pani, pismo. Proszę świadka, to pismo mówi oczywiście o jednym z incydentów, ponieważ pani sugerowała, że sygnałów dotyczących braku zapewnienia bezpieczeństwa przez przewoźnika, takie sygnały do państwa nie wpływały. Tutaj ma pani taką informację, to kierowaną od ministra. Ale przede wszystkim w ostatnim zdaniu pan minister zwraca się z prośbą o przekazanie wszelkich posiadanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego informacji, analiz oraz wniosków dotyczących sytuacji finansowej spółki w kontekście przyznania koncesji. Proszę powiedzieć, jak często minister transportu zwracał się do państwa, sygnalizując na potrzebę przekazania informacji dotyczących sytuacji finansowej spółek? Ile pani przypomina sobie tego typu przypadków? Osobistego zainteresowania? Osobistego zainteresowania nie przypominam sobie, natomiast na pewno w tym okresie maj-czerwiec była wysyłana notatka na temat informacji do ministra Jarmuziewicza odnośnie sytuacji finansowej w OLT. I co państwo żeście wysłali w tej notatce? Informacje dotyczącą... W niej było konkretnie, co napisane było? Były to informacje dotyczące sytuacji finansowej, braku przekazywania sprawozdań finansowych. Czyli co było napisane? O czym żeście poinformowali pana ministra?
poinformowaliśmy o sytuacji finansowej, proszę o braku panią, dokumentach. Proszę panią, konkretnie napisaliście państwo, co w tym piśmie, bo wiemy, że pytał o sytuację finansową, pan poseł odczytał. I co w odpowiedzi uzyskał, co żeście napisali odnośnie sytuacji finansowej? Była notatka wysyłana, tak jak mówię, na pewno o kwestiach związanych z brakiem dokumentacji finansowej, z aktualną sytuacją przewoźnika. I co żeście napisali o tej aktualnej sytuacji? Nie mam tego przed sobą, tak, tej notatki, natomiast ona powinna być w aktach i powinniście państwo ewentualnie ją mieć, tak? No i co? Natomiast no to był wydźwięk taki, były dokładnie te same informacje, które były przekazywane i były wiedzy urzędu, tak? Czyli dotyczące braku dokumentów finansowych, informacje o tym, że spółka się rozwija, że przewoźnik... Czyli te informacje, które dzisiaj świadek tutaj też kilkukrotnie przekazywała. Proszę powiedzieć jeszcze raz, czy świadek uczestniczyła w przygotowaniu odpowiedzi na te pisma? Odpowiedzi? Na pismo sygnalizujące potrzebę przekazania państwu wniosków, analiz dotyczących sytuacji finansowej. Na to zwracał pan minister Sławomir Nowak państwu uwagę. Półtora miesiąca przed upadkiem OLT. To znaczy na pewno... Można powiedzieć w okresie szczytowym rozwoju tej firmy. Tak jak mówię, na pewno było przesyłane pismo, notatka do ministerstwa. Ale pismo, notatka. Kto, nie pani pamiętam. Przygotowała tę notatkę, odpowiedź? Nie pamiętam, kto przygotowywał. I nie wiem, czy to było w odpowiedzi na to konkretne pismo. Zorganizowaliście w urzędzie jakąś naradę po piśmie. No, pani zwracała uwagę na to, że to był pierwszy sygnał z pani doświadczenia zawodowego, osobistego zainteresowania ministra transportu sytuacją finansową spółki, tak? Można powiedzieć OLT. Tak. Czy państwo zorganizowaliście naradę po tym, jak to pismo wpłynęło? Nie pamiętam tego. Pani nie pamięta tego? Wydaje mi się, że w ogóle pismo było procedowane ze względu na związane z tymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem w innym departamencie. Mogło tak być, że dawaliśmy jakiś wkład do odpowiedzi, ale nie pamiętam dokładnie szczegółów. Na pewno była sygnalizowana notatka i wysyłana do ministerstwa w sprawie aktualnej sytuacji OLT. Nie wiem, czy to było na zasadzie odpowiedzi na to pismo. To był okres maj-czerwiec, na pewno. No to jest 15 czerwca odpowiedź, tak, przekazana, czyli dzień po. Proszę powiedzieć, czy przekazaliście informację zwrotną ministrowi transportu o tym, że spółki OLT nie przedstawiały sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Chodzi panu o odpowiedź na to pismo? Odpowiedź na to pismo. Tak jak wspominałam, odpowiedzi na pismo sobie nie przypominam, natomiast na pewno była informacja przekazywana do ministerstwa. Niewykluczone, że było odpowiedź pani, procedowana w takim razie, bo pani sugerowała w tej początkowej fazie przesłuchania, z tego co przypominam sobie, że dopiero w lipcu dowiedzieliście się o trudnej sytuacji finansowej, o problemach finansowych spółek OLT, tak? Tak, 27 lipca dostaliśmy... Dostajecie pismo od ministra transportu, gdzie zwraca uwagę na konieczność przedłożenia dokumentów finansowych. Wtedy nie wpadliście na to, że są problemy z finansowaniem tej działalności? 15 czerwca, czyli dzień po tym piśmie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zawieszenia koncesji w związku z nieprzedstawieniem dokumentów finansowych, ponieważ taki obowiązek jest, tak, że jeżeli chcemy zawiesić bądź cofnąć koncesję, musimy wszcząć postępowanie w tej sprawie. Jesteśmy związani KPA, jesteśmy związani ustawą prawo lotnicze, rozporządzeniem unijnym i narzędziami tam związanymi. I to postępowanie było procedowane. 27 lipca dostaliśmy informację oficjalną, z tego co pamiętam, od Petrolotu o wstrzymaniu tankowania samolotów OLT i tego samego dnia została koncesja zawieszona. Ile przypadków zawieszenia koncesji mieliście w roku 2012? Tego typu wszczynania, tego typu procedur? OLT Express Regional. Nie. No, pani dyrektor, ile przypadków w roku 2012 mieliście wszczynania procedury zawieszenia koncesji?
ile pani sobie przypomina? Czy byliście bardzo obłożeni pracą w ogóle tych koncesji? Tak, byliśmy dziesiątki, bardzo setki, obłożeni pracą tysiące. W tym okresie. To był okres związany również z euro. Było bardzo dużo przewoźników aplikujących do prezesa Urzędu o przewozy lotnicze poza godzinami pracy. Był to bardzo intensywny okres, dlatego też może więc dużo rzeczy tutaj odpowiadam, nie pamiętam, ale proszę mi wierzyć, że ten przewoźnik nie był tylko... Ale poprawia się pani pamięć. Słucham? Ale poprawia się pani pamięć. Ja myślę, że każdemu człowiekowi może się poprawić pamięć, jeżeli widzi jakieś pisma. Jeżeli... No to życzymy. To jest chyba oczywiste, tak? Proszę powiedzieć taką rzecz. Dlaczego, skoro dostajecie pismo samego ministerstwa w połowie czerwca, jeszcze 19 lipca 2012 roku akceptujecie rejestrację jednego z samolotów? To nie jest pytanie do mnie, proszę pana. My tego nie akceptowaliśmy w Departamencie Rynku. To jest pytanie do pani, dlatego że pani właśnie, jak przed chwilą powiedziała, miała w obowiązku przekazać do tej komórki, która wydaje zgodę, mówiąc potocznie, na kolejny samolot, o sytuacji finansowej przewoźnika. I takie informacje były przekazywane na roboczo do takie, tych komórki. Takie, to znaczy jakie? Informacje o braku sprawozdań finansowych, informacje o aktualnej sytuacji finansowej, to znaczy przewoźnika. Jakiej? Nie rozumiem. No ale wie pani, to znaczy przekazuje pani co, jest kolejny samolot i tak jak pan poseł odczytał i jaką informację pani przekazuje, czy pozytywnie go tutaj, że tak powiem, zaopiniować, czy negatywnie. Co pani przekazuje o tej spółce? Przekazuję informacje dotyczące braku sprawozdań finansowych, przekazuję informacje o tym, że firma działa i nie ma innych wątpliwości co do ich działania. Nie wiem, jakie są przesłanki, jakimi kieruje się Departament Operacyjny w urzędzie, weryfikując jakby wpisanie do AOC kolejnego samolotu. Trudno mi powiedzieć, tak, bo niewykluczone, że oni nie weryfikują na przykład takich kwestii. Proszę powiedzieć, przepraszam panie pośle, a jak pani opiniuje, to proszę powiedzieć w tej sytuacji, czy jak pani zaopiniowała to, czy tego przewoźnika stać na nowy samolot, na paliwo, na opłaty lotniskowe, na raty leasingowe, jak pani to zaopiniowała? Departament Rynku nie opiniował tego typu kwestii, z tego co pamiętam. Proszę panią, nie. Pani opiniuje sytuację finansową przewoźnika, a to wynika z dokumentów, które są załączane między innymi do planu gospodarczego, którego pani nigdy nie wyegzekwowała, więc stąd pytam, na jakiej podstawie pani udziela sytuacji, informacji o kondycji finansowej przewoźnika komuś, kto ma wpisać kolejny samolot do certyfikatu. Departament Operacyjny proceduje tego typu postępowanie. Nie wiem na podstawie jakich przesłanek, nie znam tych przepisów. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, które są w kompetencjach Departamentu Rynku, to rozumiem, że je weryfikuje u nas. Proszę panią, jeszcze raz powtórzę. Opiniuje pani pod względem finansowym możliwość wpisania kolejnego samolotu. Na podstawie jakich dokumentów w tym przypadku pani zaopiniowała możliwość wpisania tego samolotu? Ale ja nie opiniuję takich dokumentów. Ja mówię w sensie potocznym, to nie jest opinia. Zasięgają informacji, pani ma przekazać informacje o sytuacji finansowej. Co pani przekazała, na jakiej podstawie? Pani przewodnicząca, ja nie mogę w sensie potocznym. Ja mam przepisy i ja tylko na podstawie przepisów to na mogę podstawie działać. Jakiego przepisu pani przekazała? Ja po prostu... Jeżeli departament się do nas zwraca jakiś i chce jakiejś opinii i ma do tego podstawy, panią, to dostaje taką opinię. Ale my żeśmy sobie już ustaliły, że pani takich opinii żeśmy nie dawali, z tego co pamiętam. Rok temu, Boże, godzinę temu ustaliliśmy sobie, że o problemach sytuacji finansowej przewoźnika informujecie państwo departament, który zajmuje się, nazwijmy to, stroną bezpieczeństwa lotów. Pan poseł zadał pani pytanie, jak państwo żeście dopuścili do tego, że doszło do zarejestrowania kolejnego samolotu i co za tym idzie, jaką pani finansową opinię wystawiła, że mogło dojść do zarejestrowania kolejnego samolotu? Tak jak mówię, jest to postępowanie o wpis innego, kolejnego samolotu do AOC, czyli do certyfikatu przewoźnika lotniczego, jest procedowany poza Departamentem Rynku Transportu Lotniczego. Panią, a czy jest, jeżeli czy inny jest, departament się do nas zwróci, dostanie jest opinię. Czy przed wpisem zainteresowany sytuacją finansową przewoźnika? Może badają tą sytuację, niezależnie od Departamentu Rynku. Ja sobie nie przypominam takich pani opinii. Pani pośle, oddaję głos, ja już odszukam, tak. Zaraz tylko przepisy. Proszę pani, proszę powiedzieć,
27 czerwca spotkanie Urząd Lotnictwa Cywilnego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy pani przypomina sobie to spotkanie? Jak ono tak, mówiłam o nim tutaj, że w czerwcu była z inicjatywy ABW takie spotkanie. Tak, mówiła pani, no ale może pani przybliży trochę więcej informacji na temat. Na pewno było to spotkanie. Jakie informacje uzyskaliście od funkcjonariuszy ABW? Jakie działania podjęliście? No bo to jest drugi sygnał już bardzo ważny. Po wystąpieniu Ministerstwa Transportu 2 tygodnie wcześniej. Tutaj ABW, poważna służba, kontaktuje się z państwem, wskazując na jednego z przewoźników. Jakie działania w związku z tym podejmujecie? Spotkanie było z inicjatywy ABW, z tego co pamiętam w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Byliśmy pytani, pamiętam bardzo szczegółowo o kompetencje prezesa urzędu, o to, w jaki sposób nadzorujemy OLT, natomiast żadnych informacji o OLT, które miałoby ABW w swoim jakby posiadaniu, tak, to ja sobie nie przypominam, żeby takie informacje były przekazane. Była taka informacja tylko, że dziękujemy za to, że dostaliśmy informację o narzędziach, jakie ma prezes. Jeżeli będą jeszcze jakieś wątpliwości, to będziemy do państwa występować. O ile dobrze pamiętam, taki był przekaz. No tak. Dobrze, kończy się spotkanie i co? Jest jakieś kierownictwo w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego? Bierzecie się wreszcie za analizowanie sytuacji finansowej OLT? No bo to jest druga już instytucja bardzo poważna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sygnalizuje wam jakieś nieprawidłowości w związku z OLT. Co robicie? Po 27 czerwca. Panie pośle, ja przepraszam, ale ja nie powiedziałam, że oni nam zasygnalizowali jakieś nieprawidłowości. No nie, no proszę pani, no proszę świadka, no spotyka się z państwem ABW. Nie spotyka się po to, żeby porozmawiać sobie o latających samolotach i wypić kawę, ale chyba jest to ewidentny sygnał, że z tym przewoźnikiem coś jest nie tak. Tak jak powiedziałam, zostaliśmy poproszeni o przekazanie informacji o narzędziach prezesa urzędu na tym spotkaniu. Te informacje zostały przekazane przedstawicielowi ABW i była informacja, że od niego, że jeżeli cokolwiek będzie dodatkowo wymagane przez nich, to będą się z nami kontaktować. Nie kojarzę żadnej informacji, która by dodatkowo jakieś wskazywała jakieś złe informacje dotyczące OLT, tak? Który w tym czasie się bardzo mocno rozwijał. A czy zapoznawała się pani z wystąpieniem pokontrolnym wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli? Tak, zapoznawałam się. Ja zacytuję fragment. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia proces wydawania koncesji dla spółek OLT Express Regional i OLT Express Poland i nadzór sprawowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego nad realizacją warunków wydanych koncesji. Działania, jakie podejmował urząd dla wyegzekwowania części dokumentów, były nieefektywne, nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Pomimo stwierdzonego stanu, jak również bardzo trudnej sytuacji finansowej spółek, jaką odnotowano w latach 2009-2011 roku, prezes urzędu nie wykorzystał istniejących narzędzi prawnych w postaci cofnięcia, zawieszenia lub wydania tymczasowej koncesji, o których mowa w artykule 181 prawa lotniczego. Proszę powiedzieć, jeżeli ustalilibyście nawet tego 28 czerwca czy 27, że OLT ma problemy z finansowaniem, jak długo w przypadku podjęcia skutecznego działania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego trwałby proces cofnięcia koncesji? Szanowni państwo, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, które nas obowiązuje w tym zakresie, rozporządzeniem 1008, w przypadku wniosku o upadłość, czyli sytuacji, o której nie mówimy, bo wniosek o upadłość był dużo, dużo później po zawieszeniu koncesji przez prezesa urzędu. Proszę panią, parę dni później, jakie dużo później. Taki proces może trwać do 3 miesięcy. Do trzech miesięcy. Jeżeli wszczynamy postępowanie w sprawie zawieszenia koncesji, o którym tutaj wspomina pan poseł, w dniu 15 czerwca, musimy poinformować o tym stronę, musimy procedować zgodnie z KPA, musimy dać im możliwość zapoznania się z dokumentacją. Takie mamy przepisy, tak? I takie mamy regulacje. Jeszcze raz powtarzam, że w przypadku, gdy przewoźnik dobrze funkcjonuje, nie ma wyraźnych sygnałów o problemach finansowych, a z pewnością ta sytuacja jest lepsza niż w przypadku Jetera i rozwija się i mamy sytuację związaną chociażby z euro, to wykorzystanie fakultatywnego narzędzia, jakim jest cofnięcie przez prezesa Urzędu Koncesji, no wymaga bardzo dużej rozwagi, tak? Co więcej... Pod presją tej kampanii reklamowej, presją euro,
Nie chcieliście się narażać temu przewodnikowi? Nie, to nie o to chodzi, absolutnie. Proszę powiedzieć, 14 dostajecie, czerwca, półtora miesiąca przed upadkiem LT, dostajecie pismo z Ministerstwa Transportu, 15 dzień później wszczynacie procedurę zawieszenia koncesji. Tak. Czy można było to szybciej przeprowadzić? W sytuacji... Czy dysponowaliście instrumentem prawnym, który pozwalał wam szybciej cofnąć koncesję przewoźnikowi? W przypadku, gdy mamy przewoźnika, który rozwija swoją działalność, nie mamy negatywnych opinii z rynku, to są informacje ogólnodostępne, myślę, że się rozwija, tak? I że sprzedaje bilety, no, że realizuje... Ale one właśnie były nieprawdziwe. Ale skąd pani to wiedziała? I wy byliście od tego, żeby to sprawdzić. Wyście się opierali na reklamie tej firmy, a nie na faktach. Natomiast cofanie koncesji bądź zawieszanie jej, szanowni państwo, to skutek jest dokładnie taki sam, jak w przypadku tak naprawdę upadłości tej firmy. Panią, różnica jest... Mam ostatnie pytanie, pani przewodnicząca. Już oddaję głos. Różnica jest tylko taka, że mogliście oszczędzić państwo tych 10, nie wiem ilu milionów tym podmiotom, które je straciły, i od tego, żeście byli. I na tym polega różnica, gdybyście nie pozwolili tej firmie działać, lub ją zablokowali, a tym, że doszło do upadłości 27 i 31 lipca 2012. I to państwa obciążają te miliony złotych, bo to państwa działanie do tego doprowadziło. Jeśli mogę się ustosunkować, dlatego też pytałam panią przewodniczącą o okres, za jaki te zobowiązania zostały wygenerowane. Szanowni państwo, firma lotnicza z dnia na dzień generuje milionowe tak naprawdę zobowiązania wobec rynku lotniczego, przewoźników i innych podmiotów, które dostarczają usługi. Te liczby, o których pani jest uprzejma mówić, niewykluczone, że zostały wygenerowane już w momencie, kiedy tak naprawdę dopiero pod koniec lipca, bo nagle przestały być płacone raty leasingowe. Pani, mówi pani zupełnie coś, co odbiega od stanu faktycznego. Dlatego też o tym pytałam, bo to jest bardzo istotne. Proszę panią, tak? Większość pochodzi, zaczyna się oczywiście od kwietnia 2012 roku, bo tak rozpoczęła się działalność lotnicza. Bez znaczenia, państwo mieliście zadanie nie dopuścić do tego. Pan poseł Brejza kontynuuje. Ostatnie pytanie. Proszę świadka, zgodnie z artykułem 209 prawa lotniczego istnieje obowiązek nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 0,5% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku poprzednim, nie więcej niż 50 tysięcy, w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z artykułu 8 cytowanego rozporządzenia, czyli w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy dostarcza właściwego organowi wydającemu koncesję sprawozdania finansowe poddane badaniu przez biegłego rewidenta nie później niż w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej. Czy państwo zastosowaliście ten przepis, czy nałożyliście Z tego co wiem, nie zastosowaliśmy. Był to przepis nowy, który dopiero co wszedł w życie zmianą ostatnią ustawy prawo lotnicze, z tego co pamiętam. Ale chyba po to, żeby go używać. Proszę panią, a wcześniej był obowiązek, czy była możliwość nałożenia kary? Jest to sankcja obowiązkowa, tak? Wiem, że nie została nałożona. Natomiast jest to na pewno narzędzie nowe, które zostało wprowadzone niedawno w tamtym okresie do ustawy prawo lotnicze. Proszę panią. Nie pamiętam, było z tego co pamiętam w 2011 roku weszła w życie 18 zmiana. Września może 2011. No a chcę pani powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy pani dopiero rozpoczyna tą swoją batalię o te sprawozdania finansowe i trwa ona jeszcze 10 czy 11 miesięcy. I w międzyczasie bardzo mocno zmienia się sytuacja przewoźnika. Przewoźnik jest dokapitalizowany i ma zupełnie inną sytuację. Ale pani zaklina rzeczywistość, bo żeby to wykazać, należało zweryfikować sprawozdaniami i skorzystać z tych instrumentów, chociażby o których mowa w ostatnich słowach. I cały Czyli czas mogę, pytamy, co mogę pani wrócić zrobiła, tylko do mojego pytania. Zakończę ten wątek, oddam Pan głos. Poseł Brejza kontynuuje. Czy mogliście zastosować ten przepis, artykuł 209? I nałożyć karę administracyjną do 50 tysięcy. Pewnie mogliśmy. Nałożyliście? Nie nałożyliśmy z tego co wiem. Dziękuję bardzo. Ja tylko uzupełnię, proszę państwa, to pytanie, o którym pytałam, czy dział, w którym pani pracowała, opiniował możliwość zarejestrowania nowego samolotu i odczytam pani, a może pani zna zarządzenie nr 16 dyrektora generalnego ULC-u.
po numerze, a w jakim przedmiocie? To jest zarządzenie z 19 października 2010 roku i wynika z niego, że do właściwości Wydziału Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych należało między innymi, tu są oczywiście te wszystkie sprawozdania finansowe i tak dalej, oraz opiniowanie zmian i typów statków powietrznych. W związku z powyższym, jeżeli pani mówiła, że działa pani na podstawie prawa, to podałam pani podstawę. I wracając do pytania pana posła, jak pani zaopiniowała możliwość zarejestrowania kolejnego statku? Pani przewodnicząca, zarejestrowanie statku powietrznego i wpisanie go do AOC przewoźnika jest procedowane, tak jak już mówiłam, przez inny departament. Pani dyrektor, czy pani mnie słyszy? Ja odczytuję pani w tym momencie zarządzenie, które dotyczy tak, pani departamentu. Chcę się do tego odnieść, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Jest procedowane przez inny departament. Oczywiście mamy wpisane opiniowanie tego typu procedur, postępowania. Natomiast jeżeli trafia wniosek w sprawie wpisu nowego statku, to trafia on do Departamentu Operacyjno-Lotniczego i tenże kieruje do nas prośbę o opinię w tym zakresie. I właśnie o tej opinii rozmawiamy. Co pani w tej opinii napisała? I nie pamiętam, czy ta opinia, czy w ogóle byliśmy proszeni o tą opinię. Nie pamiętam tego. A możecie być nieproszeni? Nie wiem, trzeba by było sprawdzić dokumentację w Departamencie Operacyjnym, tak? Bo nie wiem, naprawdę tego po prostu sobie nie przypominam, tak? A czy może być taka sytuacja, że przewoźnik powiększa swoją flotę bez opinii państwa departamentu? A może inaczej. Pani powiedziała wcześniej, że informowaliście państwo w roboczych kontaktach departament o tym, że no jest problem z tym sprawozdaniem finansowym, jakby to pani nie ujęła. Czy pani uważa, że jest możliwe, że rejestruje się kolejny samolot i jest ta informacja, że nie wiadomo jaka jest kondycja finansowa tego przewoźnika, że nie zwróciliby się do państwa zgodnie z tym rozporządzeniem? Tego nie wiem. Tego pani nie wie. Tego nie wiem. Dziękuję bardzo, pan poseł Jarosław Krajewski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Pani dyrektor, ja bym wrócił do 30 sierpnia 2011 roku, wtedy kiedy następuje zmiana struktury właścicielskiej firmy Jeter. Wówczas 75% udziałów obejmuje Amber Gold, a prezesem zarządu tego przewoźnika lotniczego zostaje kto? Marcin. To pytanie do świadka. Ale to wiedza powszechna, jak większość mówi. Nie wiem, czy pani dyrektor wiedziała, kto jest prezesem zarządu myśmy wówczas OLT Jeter. Myśmy się dowiedzieli o tym, że przez 10 dni w KRS-ie spółki przewoźnika był zarejestrowany wspomniany przez pana osoba. W grudniu tak naprawdę, już po tym jak został wykreślony stamtąd. Ale zaraz. Nie, ja też chciałbym, panie pośle, ja bo do dokładnie jakby lutego. To jest istotny wątek. Mhm. Z tego powodu, że pani dyrektor twierdzi, że państwo dowiedzieliście się w grudniu 2011 roku? Bo jeśli takie słowa mogę. Padły. Pan prezes Plichta został zarejestrowany w KRS-ie spółki na prezesa zarządu w dniu 5 grudnia, z tego co pamiętam, tak? Natomiast myśmy dostali informację o tym, że on był w tym zarządzie w lutym 2012 roku. Czyli państwo uzyskaliście informację o tym, że od 30 sierpnia 2011 roku pan Marcin P. był prezesem zarządu przewoźnika lotniczego dopiero w lutym 2012 roku? Ja nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, natomiast na pewno dostaliśmy informację po tym fakcie, jak już został wykreślony z KRS-u. No dobrze, to sięgnijmy do rozporządzenia unijnego. Czy pani dyrektor pamięta, kiedy, w ciągu ilu dni przewoźnik lotniczy powiadamia prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o każdej zmianie własności pojedynczego pakietu udziałów lub akcji, który stanowi 10% lub więcej całego pakietu udziałów lub akcji przewoźnika lotniczego? Jaki to jest termin określony? Niezwłocznie chyba, z tego co pamiętam. To jest konkretny termin. Czy pani dyrektor pamięta? Nie, nie pamiętam. 14 dni. Mhm. To łatwo policzyć, że od 30 sierpnia do 10 lutego, o którym pani dyrektor wspomina, minęło więcej? Czy 14 dni?
Więcej niż 14 dni. Więcej niż 14 dni. To była normalna praktyka, że przewoźnicy tak naprawdę informowali państwa na przykład z półrocznym opóźnieniem o tym, że były pewne zmiany w strukturze właścicielskiej lub jeśli chodzi o osoby w organach zarządzających spółką. Jeżeli mieliśmy informację o zmianie struktury właścicielskiej w przewoźniku, to żeśmy się zwracali z prośbą do przewoźnika o przedłożenie aktualnej dokumentacji w tym zakresie. Jeżeli była taka informacja, na pewno były procedowane, były wysyłane pisma i prośby do przewoźnika o aktualnienie tej informacji. Tak jak powiedziałam, odnośnie członka zarządu, pana Marcina Plichty, dowiedzieliśmy się, ponieważ procedowanie jego wpisu do KRS-u bardzo długo trwało, tak? I on został wpisany dosłownie na 10 dni w grudniu 2011 roku. Ale o innych zmianach OLT Express informowało państwa nie o dokonanym wpisie do KRS-u, tylko o dokonanych zmianach, prawda? Tak, bo żeśmy się zawsze do nich też zwracali, żeby nam o wszystkich informowali. Czy to państwo, żeście się zwracali do przewoźników, żeby państwo informowali, czy wynikało to z przepisów prawa? Przewoźnicy mają taki obowiązek. Zdarza się, że pewne sytuacje, na przykład jest informacja w mediach, tak, że przewoźnik jakiś tam zmienia swojego właściciela, zmiana składu zarządu. Jeżeli sprawdzamy i w wyniku weryfikacji akt danego przewoźnika nie mamy takiej informacji odnośnie struktury kapitałowej czy zarządu, występujemy do przewoźnika z prośbą o podanie takich informacji drogą oficjalną do urzędu. To jak jesteśmy przy tym temacie, rozumiem, że we wrześniu spółka OLT JETER nie informowała Urząd Lotnictwa Cywilnego o zmianach większościowego wspólnika oraz zmianach w zarządzie spółki. Nie pamiętam dokładnie, kiedy informowała. Wiem, że w sierpniu te zmiany nastąpiły, ale jak dokładnie, jak którym pismem, kiedy, to tego nie wiem. Pani dyrektor, pani sama przed chwilą wspomniała, że jeżeli przewoźnik nie poinformował w ciągu 14 dni o tym, że doszło do zmiany w strukturze właścicieli i jeżeli chodzi o osobę pana Marcina P. jako prezesa zarządu przewoźnika lotniczego, to mam przed sobą artykuł z 12 września 2011 roku z Dziennika Gazety Prawnej. Zapewne wątki lotnicze interesowały pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego i mieliście państwo również Wydział Komunikacji, który zajmował się zbieraniem informacji, czytaniem prasy, odpowiadaniem na pytania dziennikarzy. To jest artykuł Polsko-Niemiecka fuzja na rynku przewoźników lotniczych. JETER łączy siły z niemieckimi liniami lotniczymi OLT. To efekt kapitałowego przejęcia obu firm przez fundusz inwestycyjny Ambergold. No to chciałbym zapytać panią dyrektor, czy pani dyrektor posiadała taką informację we wrześniu 2011 roku, czy uzyskała taką informację dopiero pani dyrektor w lutym 2012 roku, a zmiana nastąpiła 30 sierpnia 2011 roku. Słucham? Nie rozumiem. Mieliśmy na pewno we wrześniu przesłaną dokumentację z firmy JETER wskazującą na zmianę umowy spółki, na podwyższenie kapitału zakładowego i chyba na zmianę również siedziby, objęcie też większościowym udziałowcem firmy Ambergold. Nie wiem, czy to dotyczyło również zmian w składzie zarządu. Panią dotyczyło to zmian w składzie zarządu i nawet jest to pismo adresowane wprost na panią, na pani imię i nazwisko. Wzywaliśmy, myślę, że procedowaliśmy kwestię związaną z dostarczeniem przez OLT aktualnych dokumentów dotyczących struktury zarządu, czy struktury kapitału zakładowego, czy struktury zmiany firmy.
była proszę się dobrze zastanowić, co pani mówi w tym zakresie i proszę sobie spróbować odtworzyć precyzyjnie ten schemat postępowania, zważywszy na fakt, że później pani udzielała również w tym zakresie wyjaśnień kontrolerom. Zarówno przecież brała pani udział w tworzeniu ustosunkowania się do kontroli pana ministra Nowaka, kontroli NIK-owskiej. Nie wiem, czy pani brała udział w tworzeniu Białej Księgi, więc proszę spokojnie się zastanowić z uwagi na charakter pani zeznań i odtworzyć sobie, co pani dostała i jak pani zareagowała. Nie pamiętam dokładnego procedowania w tym zakresie. To idźmy dalej, pani dyrektor, ponieważ jak ustaliliśmy, w okresie od 30 sierpnia 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku pan Marcin P., czyli prezes Amber Gold, był również prezesem OLT Jeter. I zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 rozporządzenia 1008 wymaga się, aby dla celów przyznania koncesji osoby, które będą stale i rzeczywiście kierowały działalnością przewoźnika, miały, uwaga, uwaga, dobrą reputację. W jaki sposób, przyznając koncesję przewoźnikom albo dokonując ich zatwierdzenia, weryfikowała pani dobrą reputację osób wchodzących w skład zarządu spółki przewoźnika? Odpisy z Krajowego Rejestru Karnego żeśmy wymagali, z tego co pamiętam. Czy uzyskaliście państwo odpis z Krajowego Rejestru Karnego pana Marcina P? Wydaje mi się, że nie. Jakie były powody? Natomiast mówię, sprawa była procedowana, nie pamiętam dokładnie w jaki sposób, natomiast wydaje mi się, że wypisaliśmy pisma z prośbą o przedstawienie takiej dokumentacji między sierpniem a grudniem. Na pewno procedowanie w KRS-ie, to pamiętam, że procedowanie w KRS-ie wpisu pana Marcina P. jako członka zarządu OLT było bardzo długotrwałe, bo myśmy potem dostali informację, albo to był odpis z KRS-u spółki, nie pamiętam, i wynikało z tych dokumentów, że przez 10 dni był wpisany i że to był dopiero okres grudniowy, tak, czyli w sierpniu 2011 jest podejmowana uchwała w tym zakresie powołania go, a KRS wpisuje dopiero w grudniu, tak? A my, wydaje mi się, że była jakaś korespondencja, była prośba przesyłana o dostarczenie tych dokumentów. Proszę panią, czy powołanie członka zarządu, to czy wpis do KRS-u ma charakter konstytutywny czy deklaratoryjny? Chyba deklaratoryjny. To po co wam KRS do tego? To była informacja, którą żeśmy przy okazji dostali jako wypis z KRS-u. Nie proszę pamiętam, panią, czy to po co dotyczyło... pani w takim razie czeka na KRS, jak pani ma informację o zmianie zarządu, a to jest wpis deklaratoryjny? No tak, ale mamy dokumentację, którą musimy zbadać i z którą musimy postępować, tak? I którą musimy procedować i którą musimy poprosić o przedstawienie tych dokumentów o niekaralności. Nie mamy informacji, nie możemy też procedować na podstawie jakichś informacji takich z opinii publicznej. Dla mnie jest to oczywiste, że Krajowy Rejestr Karny dokładnie służy temu, żeby sprawdzić, czy dana osoba jest osobą karaną, czy jest osobą, która może przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Zgadzamy się w tym elemencie. Pani na samym początku dzisiaj powiedziała, że badamy jako ULC, kto jest właścicielem. Osoby muszą dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, to ustalmy to, czy to jest sytuacja taka, że państwo powinniście otrzymać zaświadczenie o niekaralności pana Marcina P., czy to państwo jako urząd występowaliście jako stała praktyka do Krajowego Rejestru Karnego, żeby ustalić, czy osoby, które będą we władzach przewoźnika lotniczego, mają dobrą reputację. Nie, do KRK żeśmy nie występowali. Żądaliśmy takich informacji od przewoźnika. Czyli mając informację o zmianie składzie zarządu, występowaliśmy do przewoźnika z prośbą o podanie, zweryfikowanie w oparciu o KRK, tak? Czy według pani dyrektor Marcin P. miał dobrą reputację w 2011 roku? Nie pamiętam, jaką miałam wiedzę w 2011 roku w sierpniu o panu Marcinie P. Dobrze, a z dzisiejszej perspektywy jak pani ocenia? Pan Marcin P. miał dobrą reputację w 2011 roku?
Dzisiaj mam zupełnie inną wiedzę w tym zakresie. Tak jak powiedziałam, na wiedzę z, ale wówczas miałam wiedzę inną i w oparciu o nią się opierałam, tak? Nawet jeżeli miałabym tą wiedzę potoczną z opinii publicznej wynikającą, to w oparciu o nią nie mogę cofnąć koncesji przewoźnikowi lotniczemu. Muszę mieć dokumenty, które na Pani tą wiedzę Pani potwierdzają. Pani odpowie konkretnie na moje pytanie. Czy z dzisiejszej perspektywy pan Marcin P. w 2011 roku jako prezes spółki lotniczej miał dobrą reputację? Nie miał dobrej reputacji. Nie miał dobrej reputacji. To bardzo ważne słowa, które tutaj pani dyrektor powiedziała, bo państwo uznaliście, jak rozumiem, jako Urząd Lotnictwa Cywilnego, że Marcin P. ma dobrą reputację i dlatego mógł pełnić funkcję prezesa zarządu spółki. Nie, takie stwierdzenie nie było zrobione przez prezesa urzędu, nie miało miejsca. Procedowaliśmy i prosiliśmy o przedstawienie dokumentacji wskazującej z KRK, z tego co pamiętam. I tak jak mówię, sam KRS procedował z wnioskiem o wpis do KRS-u pana Marcina Plichty parę dobrych miesięcy. To pani dyrektor, ustalmy jedno. Czy państwo uzyskaliście informację o wielokrotnej karalności pana Marcina P. z Krajowego Rejestru Karnego? Nie. Nie uzyskaliście Nie. takiej informacji. Jak gdybyście państwo ją uzyskali, to jakie byłoby postępowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego? Jeżeli byśmy uzyskali informację, że członkiem zarządu potwierdzoną przez KRK jest osoba o złej reputacji, to prowadzimy postępowanie w sprawie zawieszenia czy cofnięcia koncesji i tą koncesję zawieszamy czy cofamy. A czy w momencie uzyskania informacji z KRK, jeżeli wiecie państwo, że dana osoba zasiadała w organach spółek będących przewoźnikami lotniczymi, czy informowaliście państwo o takich ustaleniach Krajowy Sąd Rejestrowy? Odnośnie artykułu 18 Kodeksu Spółek Handlowych. Myślę, że pani dyrektor bardzo dobrze zna te przepisy. Rozumiem, że prezes urzędu to miał... Może inaczej, pani dyrektor, czy osoba wielokrotnie karana mogła wchodzić w skład zarządu przewoźnika lotniczego? Nie, nie mogła. Nie mogła, nie a wchodziła? Mogła. Tak, ale jej karalność powinna być potwierdzona w sposób obiektywny i udokumentowany, udowodniony. A wystąpiła pani o to, czy nie? Prosiliśmy, z tego co pamiętam, firmę, żeby przedstawiła nam dokumenty dotyczące... Firmę? Tak, firmę. Pani dyrektor, przewoźnika lotniczego. Pani dyrektor, kiedy uzyskała pani informację na temat Marcina P. i jego przestępczej przeszłości, czyli to, że była to osoba wielokrotnie karana i choćby w Krajowym Rejestrze Karnym, do którego też te informacje inne instytucje występowały, do KRK, i mamy wykaz, jakie pan Marcin P. już miał na koncie wyroki prawomocne. Kiedy pani uzyskała taką wiedzę? Myślę, że tak jak każdy z nas z opinii publicznej, wtedy, gdy firma Amber Gold przestała tak naprawdę istnieć i upadła. Takie potwierdzone informacje. Natomiast informacje o tym, kto czym się zajmuje i jaką ma przeszłość, tym się nie interesowaliśmy, tak? No to są... Pani dyrektor, mówimy o funkcjonariuszu publicznym, o pracowniku Urzędu Lotnictwa Cywilnego i to nie jest przeciętny Jan Kowalski, prawda, opinia publiczna, o której pani mówi, że wtedy Jan Kowalski dowiedział się o tym, że pan Marcin P. był osobą wielokrotnie karaną. Mówimy o instytucji państwa, która ma sprawować nadzór i udzielać lub cofać koncesje dla przewoźników lotniczych. I ja dlatego trzymam się tego wątku, że pan Marcin P. faktycznie był od 30 sierpnia 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku jako osoba wielokrotnie karana prezesem zarządu OLT Jeter. Panie pośle, pełna zgoda, jeżeli chodzi o niekaralność i wymóg niekaralności, jeśli chodzi o skład zarządu u przewoźnika. Ta karalność musi być udokumentowana i udowodniona. Zgadzam się, najlepiej z Krajowego Rejestru Karnego. Tak,
Ale trzeba było to sprawdzić, przecież to do waszych obowiązków należało. Żeby wydać koncesję, trzeba było sprawdzić karalność. Wy się tego nie zrobili, a koncesję wydaliście. Więc to po prostu wasza wina tutaj jest. Już niczym się nie da tego wytłumaczyć. Koncesji nie wydawaliśmy, ponieważ koncesja, tak jak wspominałam na samym początku, była wydana w 2004 roku. Była to zmiana koncesji. Podlegała zmianie. Natomiast, tak jak mówię, musimy procedować na podstawie przepisów i udowodnionych faktów, a nie opinii publicznej. Panie dyrektor, zgadzamy się co do tego, że były możliwości wystąpienia do KRK lub zażądania od pana Marcina P. przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Ale myślę, że byłoby to pewne utrudnienie dla pana Marcina P. przede wszystkim, który nie miał żadnych problemów, jeśli chodzi o to, że przez szereg miesięcy cały czas jako osoba karana był prezesem zarządu Amber Gold, a nic sobie nie robił z tego, co mówi prawo, że istnieje taki zakaz pełnienia funkcji w organach spółek przez osoby prawomocnie karane, między innymi jeśli chodzi o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dlatego też mówię, że praktyką w urzędzie było występowanie do przewoźnika o przedstawienie takiego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Nie mieliśmy żadnych informacji oficjalnych o tym, że pan jest karany. Stąd też dotychczasowa praktyka była stosowana o dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Jedna istotna kwestia. Pani dyrektor, pani wspominała o tym, że dopiero w lipcu uzyskaliście państwo informację o tym, kim był Marcin P. wcześniej, że miał kilka wyroków na koncie. Chciałbym teraz sięgnąć po 10 artykułów prasowych, które pojawiły się w latach 2010, 2011 i 2012, w których były informacje dotyczące albo Amber Gold, albo Amber Gold i OLT Express. Mamy tytuły takie. Gdzie jest to złoto? Artykuł z Rzeczpospolitej. Złoty chłopiec na zakupach z Forbesa. Mogę oczywiście tutaj przedstawić artykuł w Rzeczpospolitej 30 czerwca 2012 roku. Gdzie jest to złoto? Złoty chłopiec na zakupach Forbes 27 czerwca 2012 roku. Złoto dla naiwnych, polityka, to jest 22 czerwca 2010 roku. Szeroki gest Amber Gold i tutaj to jest artykuł z Pulsu Biznesu z 5 czerwca 2012 roku, gdzie mamy od razu informację. Gdańska spółka na OLT Express wydała już 180 milionów złotych. Eksperci wątpią, że inwestycja się zwróci. Nie wchodząc w szczegóły, idźmy dalej. Artykuł kolejny z Pulsu Biznesu, Złoty Sen Amber Gold, 28 maja 2012 roku. Następnie Gazeta Wyborcza Trójmiasto, lot gdańską linią. Co istotne, to jest artykuł z 22 września 2011 roku, a autorem tego artykułu był pan redaktor Michał Tusk. Dalej mamy artykuł z Dziennika Gazety Prawnej z 12 września 2011 roku, który już wcześniej cytowałem, polsko-niemiecka fuzja na rynku przewoźników lotniczych. Idźmy dalej, dojdziemy do 2010 roku i artykułów w Gazecie Wyborczej pani redaktor Magdaleny Olczak, pośrednik z wyrokiem za przywłaszczenie. 16 kwietnia 2010 roku, artykuł, w którym Marcin P. przyznaje, mówiąc faktycznie, zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Broniłem się, ale sąd nie podzielił moich racji. To jest artykuł, który ukazał się 16 kwietnia 2010 roku w gazecie w rubryce Gospodarka. I ten sam artykuł był w internecie dostępny od 15 kwietnia 2010 roku do dzisiaj. Po wpisaniu w wyszukiwarkę słów Amber Gold, Marcin P. z wyrokiem za przywłaszczenie prowadzi firmę pośrednictwa finansowego. I jeszcze jeden artykuł z Gazety Wyborczej Magdaleny Olczak z 23 stycznia 2010 roku. Amber Gold kusi zyskowną lokatą, a jest pod lupą KNF i prokuratury. Ja bym chciał przekazać pani te artykuły. Jakby pani dyrektor mogła przekazać nam informację, czy którykolwiek z tych artykułów pani czytała wcześniej niż w 2012 roku w sierpniu.
Panie pośle, dziękuję bardzo za przekazanie artykułów. Nie pamiętam, czy były one czytane w tym okresie 11-12. Czy ja pytam dokładnie o panią, żebyśmy jakby nie, może nie mówili tutaj o całym urzędzie, bo jakby zakładam, że będziemy jeszcze tak o to pytać. Mhm. Czy pani zapoznała się z którymkolwiek z tych artykułów przed sierpniem 2012 roku? 12 czy 11? Nie, ja mówię przed 12. Sierpniem 2012 roku. Nie pamiętam, czy się zapoznawałam z tymi artykułami. Nawet jeżeli byśmy mieli informacje z artykułów, nie opieramy się na informacjach z artykułów, opieramy się na dowodach zebranych w postępowaniu. Jeżeli mamy, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli mamy jakieś informacje, które wskazują z artykułów, z mediów, na przykład na zmiany w składzie zarządu, na przykład na zmiany w przewoźniku, zwracamy się o udokumentowaną informację w tej sprawie od przewoźnika. Nie bazujemy na informacjach z mediów, które no, mają czasami różny walor informacyjny tylko, pani, tak? Pani dyrektor, jakby pani znalazła taki artykuł pośrednik z wyrokiem za przewłaszczenie, ja zaznaczyłem tam ten fragment, który zacytowałem, ale może pani dyrektor łatwiej będzie to skomentować w momencie, kiedy przeczyta pani bardziej obszerny fragment tego artykułu. To jest artykuł z kwietnia 2010 roku, dostępny do dzisiaj w internecie, pośrednik z wyrokiem za przywłaszczenie. I ten fragment, który pani dyrektor zaznaczyłem, mówi o tym, nie kto inny jak prezes zarządu przewoźnika lotniczego OLT Jeter, pan Marcin P. Faktycznie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Czy na podstawie takiej informacji, gdzie zainteresowany potwierdza fakt, że został skazany prawomocnym wyrokiem. Czy państwo powinniście wziąć to pod uwagę, czy powinniście to pominąć? Panie pośle, nie pamiętam tego artykułu. Myślę, że nie mam w swoich obowiązkach czytania wszystkich możliwych artykułów w mediach, które się pojawiają na temat wszystkich możliwych nadzorowanych przez prezesa urzędu. Ja tego nie wymagam od pani dyrektor. Ja tylko chciałbym, żeby pracownicy każdej instytucji publicznej, ale w tym momencie rozmawiamy szczególnie o Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, jeżeli mają ocenić dobrą reputację Marcina P., to mogą sięgnąć, ja nie mówię do podziemia i do zupełnie niedostępnych dokumentów, chociaż naturalne byłoby zasięgnięcie opinii albo skargi, albo poproszenie o to zaświadczenie o niekaralności, ale w tym artykule, dlaczego on jest tak istotny, bo tu występuje główny bohater, w cudzysłowie rozumiem, oczywiście, afery Amber Gold, Marcin P., który mówi, faktycznie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Powinno to robić wrażenie również na pracownikach, a szczególnie na kierownictwie urzędu. Rozumiem, że oczekiwaniem pana posła jest, żeby tak naprawdę wszystkie zmiany w składzie zarządu wszystkich przewoźników i podmiotów nadzorowanych były weryfikowane online'owo w artykułach. Dlatego nie powiedziałem, pani niestety, dyrektor, i możemy tak się po no, prostu ale mówić. Ja przepraszam, nie, przepraszam tak, bardzo. No. To państwa obowiązkiem było sprawdzenie, jaką reputację ma pan Marcin P. I pani dyrektor, naprawdę na Boga, no nie róbmy tak, żeby pani wprowadzała tutaj elementy absurdu, że oczekujemy, że państwo będziecie wszystkim zaglądać online co do tego, kim są, czy są we władzach jakiejkolwiek spółki. Ale mówimy o podmiocie, który państwo mieliście nadzorować. I nadzorowaliśmy i weryfikowaliśmy sytuację odnośnie jego reputacji. Natomiast nie można się opierać tylko i wyłącznie na informacjach z mediów, które też są raz czytane, raz nie. Słucham? Ale po inne pani nie sięgała. Od sprawozdań po KRK. No to o czym pani mówi? Ale o KRK żeśmy pani poseł pytali, tak? Żeśmy prosili. W końcu dostaliśmy informację, że był zarejestrowany, był członkiem zarządu przez 10 dni w KRS-ie. Jakie przez 10 dni? Zarejestrowany w KRS-ie, tak? To teraz pani dyrektor, chwilkę, dobrze? Ja zadam pytanie. Czy to, że przez 10 dni był zarejestrowany w KRS-ie, nie oznacza, że pan Marcin P. był prezesem zarządu przewoźnika lotniczego LT Jeter od 30 sierpnia 2012 roku? O to mnie
pytała pani przewodnicząca i rozumiem, że mówimy tutaj o tym, że nie jest to wpis konstytutywny, tak? Czyli, że jest członkiem zarządu, ale tak jak mówię, nawet jeżeli dostaliśmy informację o zmianie w składzie zarządu, musimy uzyskać informację od przewoźnika o wypisie z KRK. Pani dyrektor, ale ja pani wykazałem, że wystarczyło sięgnąć nie tylko po artykuły prasowe, ale również do internetu, wpisać Amber Gold i Marcin P. i wyskakiwał jeden z tych artykułów, w których Marcin P. potwierdzał, faktycznie zostałem skazany. Czy to nie powinno jednak wzbudzić zainteresowania pracowników urzędu, którzy powinni zweryfikować, czy ten wyrok kiedy zapadł, jakiej sprawy dotyczył, czy to jest osoba, która figuruje w KRK, czy nie? Tak jak mówię, opieramy się w urzędzie na dokumentacji i na dowodach złożonych przez podmioty, a nie na informacjach, które docierają tylko i wyłącznie z mediów. Nie ma też możliwości, żeby każda zmiana w składzie zarządu była weryfikowana poprzez informacje internetowe. Nie ma takich zasobów w urzędzie, żeby to po prostu zwyczajnie robić. Nie wiem, jaka wiedza w 2011 roku była powszechna na temat pana Marcina P. i nie wiem, czy po prostu było to na zasadzie do weryfikacji w Pani danym dyrektor, momencie. Ja nie przedstawiłem jednego artykułu, tylko 10 artykułów z różnych gazet, dzienników, tygodników, które potwierdzały, że co do Amber Gold były poważne zastrzeżenia wysuwane przez dziennikarzy, ale nie tylko, bo przypomnijmy o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego już w 2009 roku wpisała spółkę Amber Gold, czyli właściciela linii OLT Express, na listę ostrzeżeń publicznych KNF-u. I mówimy o tym, że nie tylko jest to ostrzeżenie co do Amber Gold, które było faktycznym właścicielem, najpierw 75% udziałów, później 100% udziałów. I państwo mieliście zbadać, kto jest właścicielem przewoźnika lotniczego i jakie są powiązania z innymi podmiotami. Czy możemy to jednoznacznie ustalić, że i powiedzieć to dzisiaj, że Urząd Lotnictwa Cywilnego niewłaściwie ocenił reputację pana Marcina P? Nie, nie możemy. Nie możemy. Nie możemy, ponieważ urząd. To ja tak ocenię. Rozumiem, że pani pozostanie, pani dyrektor, przy własnym zdaniu. Zdecydowanie nawet. To jakby pani rozwinęła ten wątek już tak na koniec rozmowy na temat reputacji pana Marcina P. Prezes urzędu opiera się na przepisach prawnych, które mówią o możliwości cofnięcia albo zawieszenia koncesji w przypadku udowodnionych na to dokumentów, a nie informacji medialnych. Z tego, co pan przedstawił, było kilka artykułów w 2010 roku. Ja też nie miałam obowiązku w obowiązkach służbowych zapoznawania się ze wszelkimi możliwymi informacjami z mediów. Nie pamiętam, czy miałam wtedy wiedzę potoczną dotyczącą informacji i przeszłości o panu Marcinie P. Tak jak mówię, procedowanie wobec ówczesnego Jettera, bądź już zmiany z Oltem, już nie pamiętam, w 2011, było dokładnie takie same jak z innymi przewoźnikami, tak żeby nie dyskryminować przewoźnika. Pani dyrektor, rozumiem, że nie miała pani w zakresie obowiązków czytania prasy, ale rozumiem, że służbowo internet pani posiadała. Jak najbardziej. Tak, oczywiście. Ja dlatego mówiłem o tym, że nie tylko były to artykuły drukowane, ale również artykuły dostępne w internecie, w których po prostu osoba najbardziej zainteresowana, Marcin P., sam o sobie mówił, że jest osobą prawomocnie karaną. Ale pani dyrektor, chciałbym jeszcze dopytać, ponieważ w przypadku Jetair w lutym 2012 roku prezes ULC wydał decyzję w sprawie zmiany koncesji, mimo tego, o czym wspominała pani przewodnicząca, że spółka nie przedłożyła sprawozdania za poprzedni rok obrotowy poddanego kontroli biegłego rewidenta, skorygowanego planu gospodarczego oraz dokumentów określonych w rozporządzeniu 1008. I dlaczego państwo nie uzależniliście dokonania zmiany koncesji od wykonania przez OLT Express Regional powyższych obowiązków? Ale szanowny panie pośle, z tego co ja pamiętam, to w lutym 2012 roku zmiana koncesji dotyczyła zmiany nazwy przewoźnika. To nie była... Nie, zmiana koncesji dotyczyła regularnego przewozu Jetair. Sekundkę, to są dokumenty pośle. OLT. Przepraszam. Jakby pan poseł zechciał uszczegółowić, bo są dwie koncesje i właśnie są dwie koncesje, dwie procedury.
i dwa rodzaje państwa postępowania, i które sobie za chwilę omówimy. Tak, mówimy o zmianie koncesji na regularny przewóz Jeter na OLT Express Regional, zmiana siedziby oraz struktury kapitałowej koncesjonariusza. Była to na pewno zmiana firmy przewoźnika, właśnie z Jeter na OLT Express Regional. A w tym zakresie jest to po prostu nazwa, jest to decyzja biznesowa przewoźnika, że zmienia swoją firmę. W związku z tym koncesja po prostu ulega zmianie. Dokumentacja oczywiście jest wymagana na nową firmę, ale jest to zmiana w zakresie nazwy spółki. Tak, z tego, dlatego co pamiętam. Pytałem o to, dlaczego Jeter, który nie przedłożył sprawozdania za poprzedni rok obrotowy, skorygowanego planu gospodarczego, że państwo nie uzależnialiście podjęcia decyzji o zmianie tej koncesji, jeśli chodzi o to, że najpierw ten przewoźnik wykonałby wszystkie zobowiązania wobec Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie zmiana w zakresie firmy, z tego co pamiętam, w tym okresie była im. Postępowanie dotyczy zmiany w obszarze decyzji dotyczącej firmy, o ile dobrze pamiętam. To jeszcze jedno pytanie, a jaka była opinia o Jeter, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przewozów i reputację, ponieważ pani wspominała, że pracowała w ULC-u od 2003 roku, to chciałbym zapytać o tą opinię na temat Jeter do 2011 roku. Czy na pewno bardzo mały przewoźnik, miał bodajże dwa małe jakieś samoloty, wykonywał przewozy bardziej takie na zasadzie na żądanie, tak? Nie na zasadzie oferowania publicznego, o ile dobrze pamiętam. Nie miał pod koniec dobrej sytuacji finansowej, znaczy przed dokapitalizowaniem, tak, przez OLT. Wręcz z rozmów wynikało, że będzie do nas przedstawiał informacje o tym, że tak naprawdę ta firma będzie przestaje działać, tak? I w tym momencie pojawił się inwestor nowy. Nie była to dobrze rokujący podmiot, który w ocenie pani miał taką, no, dość dobrą reputację jako podmiot, który ma szansę rozwinąć swoją działalność gospodarczą. To jest też kwestia, pyta pan o moją opinię. Tak, opinię. Jakby trzeba patrzeć w pryzmacie też prowadzonej przez nich działalności. Oni mieli, tak jak mówię, chyba dwa samoloty, z tego przez jakiś czas one były uszkodzone, na pewno jeden był w pewnym momencie. Nie prowadzili tak naprawdę w sposób aktywny tej działalności, więc też ta ocena i rzeczywiście była bardziej na zasadzie takiego tej firmy, która no, przestanie chyba lada chwila działać, tak. I ostatnie pytanie, bo związane jakby z tym, o co pytam, o tą reputację, bo dotarłem też do takich opinii na temat Jeter w latach 2009, 10, 11, prawda, jak była postrzegana ta firma. A czy budziło to pani zainteresowanie jako dyrektora w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, że pojawił się zupełnie nowy podmiot, który zainwestował dość duże środki, mam na myśli Amber Gold, w działalność lotniczą. Czy budziło to takie zainteresowanie z pani strony? No, na pewno budziło, tak, bo też ta sytuacja się zaczęła diametralnie zmieniać, tak, z przewoźnika, który no, był w bardzo słabej sytuacji, w zasadzie prawie, że nie miał samolotów, czy miał problemy jakieś tam techniczne, zaczął się bardzo mocno rozwijać, więc jak najbardziej budziło to zainteresowanie i ma to na pewno odzwierciedlenie w dokumentacji, że też były przedstawione informacje od inwestora, że będzie dalej inwestował w firmę i były oświadczenia też od przewoźnika, że rzeczywiście te inwestycje i dofinansowanie mają miejsce, tak. A pani miała takie wątpliwości, z którymi podzieliłaby się pani z innymi osobami w urzędzie, że to interesujące, że pojawił się taki nowy podmiot, który bardzo, bardzo agresywną zaczął prowadzić nie tylko kampanię reklamową, jeśli chodzi o OLT Express, ale również no, dokapitalizował te spółki, zarówno YES Airways, jak i Jeter. Panie pośle,
tak naprawdę w ocenie prezesa urzędu nie należy ocenianie, kto inwestuje w przewoźnika. Ważna jest kwestia tego, że inwestuje, tak? Że te finanse są i że przewoźnik się rozwija, tak? To... A czy pani dyrektor na przykład pamięta choć jeden taki przypadek, że mielibyście państwo wątpliwości, czy nie dochodzi do na przykład prania brudnych pieniędzy, a jest to choćby z samej ustawy zakazane i powinniście państwo wtedy poinformować stosowne organy państwa. Czy były takie przypadki, że państwo po prostu również zwracaliście uwagę, badając choćby kondycje finansowe lub pojawiające się nowe wnioski o koncesję, doszlibyście państwo do takiego przekonania? Prezes urzędu nie ma takich obowiązków w zakresie badania pochodzenia środków. Czy państwo środków? Po prostu w praktyce dokonywaliście poinformowania organów państwa o tym, że może dochodzić do prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem przewoźników lotniczych? Myślę, że nie informowaliśmy organów państwa, ponieważ nie mamy, ja sobie nie pamiętam, tak? Natomiast tak jak mówię, nie jest to rolą prezesa urzędu. Są inne organy w państwie, które dostają tego typu informacje i je analizują. Nie mamy do tego też ekspertów, którzy by mogliby to analizować i zajmować się tutaj analizą tego typu sytuacji i powiązań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli państwo pozwolą, to wrócilibyśmy do tego aktu notarialnego i o to, co pan poseł pytał. Proszę panią, to wracamy do tej sytuacji, bo to się wszystko łączy z tą sytuacją finansową. 30 sierpnia, jak pani dobrze pamięta, oficjalnie Amber Gold zakupuje większość udziałów w spółce Jet Air. Dostajecie państwo we wrześniu pismo. Pismo jest zaadresowane na panią, 8 września 2011. Szanowna pani dyrektor, niniejszym przedstawiam akt notarialny będącym protokołem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, które zmieniło umowę spółki i podjęło szereg istotnych uchwał. Zmiana nazwy spółki, zmiana siedziby spółki, zmiana udziałowców, zmiana zarządu, podniesienie kapitału zakładowego z 750 tysięcy do 10 milionów. Dostaje pani tą informację. I co pani robi z tą informacją? W przypadku, gdy dostaje taką informację, przekazuje... Nie, w przypadku dostała pani ją konkretnie. Przekazuje do analizy Wydziału Koncesji i Zezwoleń w Departamencie Rynku. Procedowane są dokumenty, analizowane ze względu na, pod kątem spełniania przez firmę obowiązków ustawowych. I jeżeli w opinii pracowników jest to wymagane, przygotowywane jest pismo do przewoźnika z prośbą o, nie wiem, wyjaśnienie, dosłanie dokumentacji dodatkowej. Proszę panią, stop. Dostaje pani informację o tym, iż doszło do, już policzymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięciu bardzo poważnych zmian u przewoźnika. Mhm. Co pani robi, gdy jest to nad panią zaadresowane, jaka jest pani reakcja w stosunku do tej firmy? Tak jak powiedziałam pani przewodnicząca, jest to przekazywane do Wydziału Koncesji i Zezwoleń, który weryfikuje na bieżąco te dokumenty i prowadzi, przygotowuje odpowiednie pisma tutaj na podpis w celu ewentualnego wyjaśnienia jakichś wątpliwości, dosłania dokumentów, których jakich brakuje. Jakich dokumentów i jakie tu są wątpliwości, jakie dokumenty powinny być przesłane i w jakim terminie? Mówimy o zmianie siedziby, no to pewnie to jest kwestia dokumentacji na nową siedzibę wystawionej, zarejestrowania w KRS-ie tej zmiany. Jeżeli chodzi o podwyższenie kapitału, no to też odpis z KRS-u, który będzie to potwierdzał. Jeżeli chodzi o nowy skład zarządu, to również prośba o przekazanie aktualnej dokumentacji w zakresie chociażby oświadczeń z KRK, czy innych oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Tak wygląda procedowanie. Dobrze, tak? To proszę mi powiedzieć w tej sytuacji, co pani zrobiła konkretnie z tym pismem i co by, jak pani uzyskała na to pismo? Konkretnie nie pamiętam, co było zrobione, ale moim zdaniem przekazałam go do Wydziału Koncesji i Zezwoleń i Wydział analizował i to przygotował. Muszę panią bardzo rozczarować. Szanowna pani, mianowicie dostaliście państwo to pismo adresowane dokładnie na panią. Jedyną rzeczą, którą pani zrobiła z tym pismem, jedyną reakcją była reakcja taka, iż pani uznała, że co prawda nie ma pani żadnej dokumentacji finansowej Jet Aira, ale z tego wynika, że jest nowy inwestor
i że to może dać tą nadzieję, że ta firma będzie miała perspektywę finansową. A to jest bardzo ważne. Wie pani dlaczego? Bo pani się powoływała na to zarówno we wcześniejszych swoich zeznaniach, jak i powołuje się pani później to w kolejnych pismach swoich, gdzie pani pisze, że to jest ta nadzieja, bo żadnych dokumentów nie ma, że do tego doszło. I co jest bardzo ciekawe, muszę pani powiedzieć. Dostajecie państwo to pismo 8 września, dokładnie adresowane jest ono na panią. Nie reaguje pani w żaden sposób, nie wysyła pani tego nigdzie, do niczego pani nie wzywa, nie informuje pani o tym, że tutaj być może będzie potrzebna analiza i rozważenie tego, czy koncesja powinna pójść do ponownego zatwierdzenia z uwagi na fakt, że jest 5 niezmiernie istotnych elementów zmienionych w tej firmie. Natomiast zażąda pani, jedyna rzecz, która pani utkwiła w pamięci, to jest to, że jest to podniesienie kapitału zakładowego, więc w tych kolejnych wezwaniach, które pani śle wraz cały czas prosząc o te sprawozdania finansowe, prosi pani o ten najnowszy plan gospodarczy i o to najnowsze sprawozdanie zarządcze właśnie, które miałoby pokazać, jak wejście tej firmy, jaki ma wpływ na kondycję finansową tej spółki. I otóż muszę pani powiedzieć, co jest niezmiernie ciekawe. 23 grudnia wpłynął do państwa wniosek o LT Express Regional o zmianę koncesji z uwagi na zmianę nazwy, powiększenie kapitału, zmianę zarządu, zmianę w zakresie eksploatowanych statków powietrznych. Tylko że to jest kolejna zmiana, to jest ta trzecia zmiana, z której już Marcin P. wyszedł i na to państwo zaczynacie reagować. Więc wie pani, na to, gdzie był Marcin P., nie zareagowała pani w ogóle, ale przyjęła pani do wiadomości tą zmianę, bo cały czas pani trzymała się tego faktu, że przyszły nowe pieniądze do spółki. Ale już pani kompletnie uciekło to, że się zmienił zarząd, struktura kapitałowa, siedziba, nazwa. Tego pani w ogóle już nie zauważała. I co pani robi dalej, co jest najbardziej ciekawsze? 9 lutego Jet Air pisze, że wnosi o zmianę koncesji bezpośrednio z Jet L na OLT Express Regional. No i tutaj pisze właśnie, że w międzyczasie dwukrotnie się zmieniła nazwa, siedziba, kapitał, tym razem już podnoszą z 10 do 31 milionów. A dlaczego to piszą? Bo urząd pisze, ale my nie wiemy, o co chodzi, bo żeśmy nie zarejestrowali, że w międzyczasie doszło do kolejnej zmiany tej spółki, czyli jest zmiana 30 sierpnia 2012, o której informują państwa. Wy nie reagujecie w ogóle, z wyjątkiem przyjęcia do wiadomości, że są pieniądze. Marcin P. jest wtedy prezesem tej firmy, działa, funkcjonuje i nie ma z tym najmniejszego problemu. Następnie w listopadzie, nie chcę skłamać, bodajże 15, dochodzi do kolejnej zmiany, gdzie właśnie Marcin P. wychodzi z tej firmy i wtedy wam przysyłają tą informację. Wtedy państwo sobie przypominacie i zaczynacie wzywać o zaświadczenie o niekaralności, o odpis KRS-u, o tą dobrą reputację, o to wszystko. Natomiast z jakichś przyczyn nie wzywa pani, mając tą samą informację, tylko że z Marcinem P. w zarządzie przez okres wrzesień, październik, listopad, grudzień. Z jakiego powodu? Pani przewodnicząca, pismo zostało na pewno skierowane do Wydziału Koncesji i Zezwoleń, które, tak jak mówię, analizuje te dokumenty. Dyrektor departamentu nie jest w stanie analizować całej dokumentacji, która przychodzi wraz z aktami notarialnymi przesyłanymi, stąd też wydział to analizuje i rekomenduje pisma, które potem mogą być kierowane do przewoźnika. Proszę panią, proszę posłuchać, ale ja panią informuję, że nie tylko nie ma takiej informacji, ale ja pani powiem, pamięta pani, jaką informację udzieliliście państwo kontrolerom, dlaczego w ogóle żeście nie zareagowali na fakt, nie tylko tego Marcina P. w tej firmie, ale przede wszystkim tej zmiany kapitałowej powyżej 10%, tego podniesienia kapitału o ogromną kwotę. Już nie mówię o zmianie siedziby i zmianie nazwy. Pamięta pani, jak żeście kontrolującym nie pamiętam informacji? Państwo żeście udzielili takiej informacji kontrolującym, że to jest spowodowane tym, że to była informacja, a nie wniosek o zmianę koncesji. Wy żeście się taką informacją nie mieli obowiązku zająć. Ale wie pani, dlaczego żeście skłamali w odpowiedzi do kontrolerów? Dlatego, że w aktach są pisma państwa, w których reagujecie na wszystkie informacje medialne i wżywacie do wyjaśnień. A to tak a propos tego, co pani odpowiadała przed chwilą panu posłowi. Już pani odczytam, żeby być precyzyjną.
jak pani wzywała o inne informacje, które pani miała z mediów. Sekundeczkę, żebyśmy tutaj niczego nie... Więc... Już pani to odczytuje, więc to tak dla informacji opinii publicznej. Jak na pytanie kontrolujących, dlaczego urząd nie wezwał JetAira, który już wtedy zmienił nazwę, o te wszystkie, jakby no przysłanie tych wszystkich informacji, co miało dać podstawę do tego, czy ewentualnie weryfikować, przedstawiać koncesję do ponownego zatwierdzenia. Odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nigdy nie zostało formalnie przekazane nam oświadczenie o powołaniu Marcina P. na prezesa zarządu. My żeśmy potraktowali ten dokument jako informacyjny. Nic żeśmy z nim nie zrobili. To jest pierwsza sprawa. I to jest, po pierwsze, jest to nieprawda, dlatego że tą informację o dokapitalizowaniu spółki sobie pani wyciągnęła i tym się posługiwała w następnych dokumentach, więc już nie traktowała jej pani jako informacji. A po drugie, jak się to ma na przykład do pisma, które pani napisała 16 listopada 2011 do YES Airways, to jest ta druga spółka, w którym pani pisze, że wnosi o informacje dotyczące zmian właścicielskich w spółce, bowiem urząd powiódł z pracy informacje o tym, że doszło zmian w tej spółce. To jest kolejna rzecz. Następne pismo to jest pismo z 5 lipca 2012, w którym czytamy: w nawiązaniu do przekazywanej mailem informacji dotyczącej zmian w składzie zarządu wzywamy, i tu jest cała lista, do czego wzywacie. Jak pani by to skomentowała w takim razie, ten fakt, że na powołanie Marcina P. nie zareagowaliście państwo w ogóle? Jeśli chodzi o reakcję na te informacje w mediach, jeżeli dostawaliśmy tego typu informacje... Proszę pani, proszę wrócić do pytania. Jaka była przyczyna tego, że po informacji bodajże 8 września, że doszło do 5 ogromnych zmian w spółce JetAir, nie, państwo nie zażądaliście przesłania wam tych informacji w formie prawem przewidzianej, a co za tym idzie, nie dochodziło do zweryfikowania koncesji? Dokumentacja została przekazana do Wydziału Koncesji i Zezwoleń, tam była analizowana. Proszę panią, nie ma śladu, żeby była gdziekolwiek przekazana, a odpowiedź państwa jest taka, żeście niczego nie analizowali, bo uznaliście to za informację, a nie wniosek. Więc o czym pani mówi? Pani przewodnicząca, to, że pani ma w rękach to pismo, świadczy o tym, że ona jest w aktach postępowania z przewoźnikiem, czyli jest w wydziale, który się zajmował i był odpowiedzialny za to, tak? Ja nie analizowałam bardzo szczegółowo tej dokumentacji, też pracownicy to musieli robić i robili. Odnosząc się do informacji w mediach i reakcji urzędu na te media, na te informacje, jeżeli tylko byliśmy w posiadaniu takich informacji z mediów, reagowaliśmy. Natomiast odnośnie tutaj przytaczanego przez pana posła wcześniej informacji medialnych, nie wszystkie żeśmy czytali, bo nie byliśmy w stanie. Proszę panią, to ja zapytam panią inaczej, skoro pani nadal się twierdzi, żeście państwo jakiekolwiek wykonali ruchy po tej informacji. Proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego państwo napisaliście pismo do JetAira, w którym wyraziliście najwyższe zdziwienie, że nie wiecie, dlaczego macie zmienić koncesję z JetAir na OLT Express Regional i po drodze jest jakaś spółka, o której wy nic nie wiecie? To jest właśnie... Nie pamiętam tego już postępowania. Jak widzi pani przewodnicząca, dużo się w tym czasie działo i też trudno tutaj pamiętać dokładnie daty i dokładnie pisma w tej sprawie. Mhm. Dobrze, kto teraz z państwa? Pan poseł Zębaczyński, bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, proszę świadka, ja mam prośbę do świadka tutaj. Czy może pani dokończyć zdanie rozpoczęte w czasie tego przesłuchania? To się zaczęło tak. Ja mam przepisy. No i proszę dokończyć, bo nie wiem, gdzie właśnie.
Nie rozumiem pytania. No powiedziała pani, ja mam przepisy i potem pani urwała. No ja chcę się dowiedzieć, gdzie je pani ma. Nie rozumiem pytania. Nie rozumie pani pytania? No może proszę o pytanie. W szufladzie, nie wiem, w Leksie albo jeszcze w innym miejscu. Ja też nie rozumiem, czemu pani urwała tą wypowiedź, ale może to panią naprowadzi na odpowiedź. 15 czerwca 2012 roku odbyło się z pani udziałem spotkanie wewnętrzne w sprawie zawieszenia koncesji OLT Express z powodu nieprzedstawienia dokumentacji finansowej. Pomimo monitów jeszcze w 2011 roku oraz w kwietniu 2012. Nie zdecydowała się pani w tamtym okresie na zawieszenie lub cofnięcie koncesji. Proszę powiedzieć, kto na tym spotkaniu był za, kto był przeciw i jak wyglądała dyskusja na temat tej koncesji? Z tego co pamiętam, spotkanie było zorganizowane po wpłynięciu pisma z ministerstwa odnośnie kwestii związanych z bezpieczeństwem i kondycją finansową przewoźnika. Nie pamiętam, kto brał udział w spotkaniu. Podejrzewam, że byłam to ja, pracownicy od nas, któryś z szefów pewnie. Tak jak pan poseł pewnie słyszał, w tym dniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zawieszenia koncesji, także rozumiem, że pewnie taki był wniosek z tego spotkania. Czy nie pamięta pani, kto brał udział? Nie, nie pamiętam. Nie, nie pamiętam. Nie, nie pamiętam. Natomiast wiem, jakby z dokumentacji można jest to do potwierdzenia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zawieszenia koncesji. To dlaczego potrzebna była szafera medialna, żeby zawiesić tą koncesję? Proszę powiedzieć, czy jest korelacja między bezpieczeństwem lotów wykonywanych przez przewoźnika a kondycją finansową tego podmiotu, tej spółki? Na pewno jest, bo jeżeli przewoźnik ma płynność finansową, to może dobrze dbać o bezpieczeństwo i zapewnić to bezpieczeństwo na wysokim poziomie. Czy państwo znali tą kondycję finansową przewoźnika? No widzieliśmy po dokumentacji, widać, że ta sytuacja się polepsza. Najlepszym dowodem na to jest podwyższenie kapitału i rozwijanie się przewoźnika. Z informacji od Departamentu Operacyjno-Lotniczego nadzorującego certyfikat i kwestie związane z bezpieczeństwem przewoźnika były wysyłane informacje, dostawaliśmy robocze informacje, że kwestie związane z bezpieczeństwem są na najwyższym poziomie u tego przewoźnika. Są na najwyższym od samego tego przewoźnika ale oczywiście. Czemu te informacje nie wynikały z dokumentów, tylko z jakiejś deklaracji albo wiedzy ogólnej? Czy nie jest to działanie wbrew przepisom państwa obowiązujących, między innymi mowa o rozporządzeniu UE o numerze 1008. Rozporządzenie UE 1008 zobowiązuje prezesa urzędu, żeby badał kondycję finansową i żeby weryfikował nie pochodzenie kapitału, które finansuje działalność przewoźnika, tylko czy działalność prowadzona przez przewoźnika jest robiona w sposób bezpieczny i czy są na to pieniądze. W przypadku braku dokumentów takich jak sprawozdanie finansowe poddane sprawdzeniu przez biegłego, jest tylko i wyłącznie fakultatywna możliwość dla prezesa urzędu cofnięcia takiej koncesji. W przypadku rozwijania się takiego przewoźnika na rynku bardzo dynamicznie i braku, tak jak przypominam, sygnałów i informacji o poważniejszych problemach, zawieszenie bądź cofnięcie koncesji po pierwsze dałoby identyczny efekt, jak dało zawieszenie 27 lipca. To świadek mówiła, tak, to wiemy. Natomiast no, tutaj no, nie sposób uniknąć takiej konkluzji, że brak należytego oprawienia całego, powiedzmy, przedsięwzięcia przewoźnika, jakim było JetAir i później OLT Express, w odpowiednią dokumentację ze strony OLC mogło mieć wpływ, czy miało też wpływ na bezpieczeństwo pasażerów, bo bezpośrednio ta relacja między kondycją finansową spółki a bezpieczeństwem pasażerów w przepisach występuje i wynika ona również z praktyki, prawda? Kwestie związane z bezpieczeństwem były oceniane też przez prezesa urzędu, tutaj w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, w ramach nadzoru nad certyfikatem przewoźnika. Z tego co wiem, koledzy nie mieli żadnych wątpliwości, a jeżeli mieli, to wyjaśniali je. Kwestie bezpieczeństwa były naprawdę na wysokim poziomie. Tak, były na wysokim poziomie, natomiast
tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że odmiennego zdania, bo na przykład minister transportu i budownictwa gospodarki morskiej, pan Sławomir Nowak, który pisze swoje wystąpienie pokontrolne do prezesa OLC Piotra Ołowskiego, informuje o nieprawidłowościach potwierdzonych w ramach kontroli przeprowadzonej w dniach 14-20 sierpnia 2012, luki w procedurach, nieskuteczność działań podejmowanych przez OLC wobec przewoźników, brak systemowego podejścia do procesu wydawania koncesji. Była pani wieloletnim pracownikiem OLC, czy zatem te zarzuty też nie dotyczą pani? Do wszystkich zarzutów żeśmy się odnosili. Czyli tutaj minister był w błędzie, tak? Ale proszę o konkretną. No, odnosili się państwo do zarzutów, tak? Czyli je dementowali, wyjaśniali, no, to wyprowadzali z błędu pana ministra, jak to wygląda? Była zarówno kontrola z ministerstwa w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego bodajże we wrześniu 2012 roku prowadzona, były wyjaśnienia składane do kontrolerów. Na bieżąco byli informowani o tym, jakie jest nasze stanowisko co do jakichś tam wskazanych przez nich nieprawidłowości bądź zarzutów. A kto i kiedy dał pani upoważnienie do prowadzenia korespondencji w sprawie koncesji dla OLT? Nie pamiętam tego. Pamięta pani? Czy były na pani jakiekolwiek naciski w tej sprawie? Czy czuła pani, że ta spółka jest pod jakby specjalnym nadzorem? Nie. Niekoniecznie urzędników? Nie. A ile kontroli w spółkach lotniczych Marcina P. przeprowadził OLC, o których pani wiadomo? Nie wiem, czy były jakiekolwiek przeprowadzane. Czyli ile? Tak jak powiedziałam, nie wiem, czy były jakiekolwiek przeprowadzane. A dlaczego pani zdaniem Marcin P. zainwestował w spółki lotnicze, skoro wydawało się, że to przedsięwzięcie jest dosyć nietypowe? Duże samoloty, małe odległości, drogie koszty eksploatacji tych maszyn. Trudno mi powiedzieć, niemniej. Czy były inne podobne przypadki próby inwestowania w taki rodzaj działalności lotniczej, w której zamiar polega na wożeniu pasażerów dużymi samolotami na krótkich dystansach? No na przykład takie przewozy są w tej chwili oferowane na terenie Polski przez Ryanaira. Mówimy o tamtym czasie. Ja mówię o obecnym. Pyta mnie, czy znam, pan, czy znam takie przypadki. Tak, znam. Było kiedyś oferowane jeszcze dużo, dużo wcześniej przez bodajże Air Polonię. Tak? Jak się zakończyły losy? Air Polonia upadła, tak? Czy tam zakończyła działalność, tak? Ale to są kwestie biznesowe przewoźnika, w jaki sposób te opłaty i zyski z rynku musi, i jakie oferuje ceny biletów, tak? Proszę, i jakie przewozy. Czy w tamtym okresie współpracowali państwo z GIF-em, z Generalnym nie. Inspektorem Finansowym? Nie, nie dostawaliśmy żadnych informacji od Głównego Inspektora Finansowego. Rynkowo. Widać duże nakłady, inwestycje w taki pomysł, jakim mają być te linie lotnicze OLT Express, co z góry wygląda na podejrzany biznes, jeżeli chodzi o perspektywę jakiegoś zysku netto. Dlaczego nie zawiadamiali państwo na przykład GIF-u o możliwości takiego po prostu prania pieniędzy poprzez tą działalność? Tak nie jak, nasuwały się takie wnioski w ogóle. Tak jak już wspominałam, prezes urzędu nie ocenia, to nie, należy w nie leży w obowiązkach prezesa urzędu. Ja uważam osobiście, że takie informacje, jeżeli się pojawiają, to trafiają do innych organów i powinny one powiadamiać ewentualnie prezesa urzędu. A czy OLC współpracował z niemieckim organem koncesyjnym? Dowiadywaliśmy się odnośnie przewoźnika tego trzeciego, tak, w którego zainwestował Amber Gold na roboczo, co de facto władza lotnicza niemiecka robi w tej sytuacji, bo sytuacja była bardzo analogiczna. Wiedzieliśmy, że nie weryfikują tego, oni zawiesili. Dopiero rok później zawiesili. Tak, oni zawiesili dużo po nas. Państwo tak? Przekazywali też z tej strony niemieckiej. Tak, na roboczo przekazywaliśmy informacje. Na pewno byliśmy z nimi w kontakcie roboczym, takim jeszcze w okresie, na pewno jak wszczęliśmy postępowanie w sprawie zawieszenia koncesji, tak? To byliśmy z nimi w kontakcie, pytaliśmy, wiedząc o tym, że jest ten trzeci przewoźnik niemiecki, co robią. Dostaliśmy informację, że nie robią nic, no i potem była informacja, gdzieś pół roku chyba później oni cofnęli albo zawiesili tą koncesję po nas.
Dobrze, a czy dochodziły do Pani informacje, że Marcin P. wykorzystywał swoje samoloty na przykład do wywożenia pieniędzy za granicę? Nie, nie dochodziły takie informacje, nie przypominam sobie. W 2014 roku została Pani wybrana na dyrektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem ULC, tak? Mhm. Dobrze mówię. A proszę powiedzieć, dlaczego zrezygnowała Pani z tej pracy? Ale z której pracy? No z dotychczasowo sprawowanej. Bo mówimy tutaj o 2014, wcześniej robiła Pani co innego, skąd ta zmiana? A, znaczy to była decyzja moich przełożonych, tak, którzy po prostu... Kwestia OLT Express nie miała na to wpływu? Myślę, że w 2014 roku po 2 latach to myślę, że nie, ale to jest opinia i decyzja tutaj moich przełożonych, tak. Jestem urzędnikiem, więc też tutaj... Tutaj również podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury mówiła Pani, że oceniała stan OLT Express patrząc naprzód, a nie w przeszłość. Czego dotyczyły te słowa? Czy właśnie na przykład sprawozdań finansowych, czy planu gospodarczego? Czy patrząc naprzód nie można było wypatrzyć, że jest to przekręt? Tak jak wspominałam, prezes urzędu nie ocenia, czy inwestor działalności prowadzonej przez inwestora. Ocenia to, czy inwestor inwestuje, czy wykłada środki na działalność przewoźnika. To jest najistotniejsze. Nie ma nawet narzędzi. Nawet gdybyśmy tak naprawdę mieli jakieś informacje oficjalne, to tak naprawdę pierwsze działania byłyby bardziej po stronie innych służb, tak zakładam, niż prezesa urzędu, bo po prostu działamy tutaj na podstawie rozporządzenia unijnego i w ramach prowadzonego nadzoru nad koncesją przewoźnika nie bada się kwestii pochodzenia środków finansowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, poseł Stanisław Pięta. Pani dyrektor, ja chciałem Panią zapytać, czy Pani pamięta, ilu pracowników zatrudniał Urząd Lotnictwa Cywilnego? Ogółem? Ogółem. Wtedy w 2012 roku? Tak. 300 kilka osób, ale dokładnej liczby Panu nie podam, tak? Rozumiem. Myślę, że około 350 osób, tak? 350 osób. A ile zatrudniał pracowników departament, którym Pani kierowała? Pani była zastępcą dyrektora. Tak. Departament Rynku Transportu Lotniczego. Dokładnie też teraz nie podam, ale tak orientacyjnie na osoby na etacie. Z 19-18 osób, tak, które, nie podam też teraz dokładnej liczby, tak, ale to są osoby, które zajmują się bardzo szerokim tak naprawdę zakresem działalności i nadzór nad przewoźnikami lotniczymi to jest jeden wydział, który wtedy był 3-4-osobowy i tak naprawdę do jego obowiązków, bo należał nadzór nad wszystkimi przewoźnikami, procedowanie z różnymi pismami w ich sprawach, zezwoleniami innego rodzaju, także to, no mówię, tylko to jest wycinek, tak? Proszę Pani, a chciałem jeszcze zapytać, czy w ramach Pani jednostki organizacyjnej funkcjonował Wydział Analiz Finansowo-Ekonomicznych? Tak. Czyli w ramach, jeżeli dobrze rozumiem, bieżącego nadzoru, czym zajmował się Pani Departament, analizowaliście też kwestie finansowe, ekonomiczne nadzorowanych podmiotów. Jak najbardziej. Jeżeli przychodziła jakaś dokumentacja związana z nadzorem nad koncesjonariuszem czy zmianami w koncesji i dotyczyła ona kwestii finansowych, to była wysyłana do opiniowania wewnętrznie w departamencie do właśnie tego wydziału. Rozumiem. Proszę Pani, a czy pamięta Pani może ilu pasażerów może przewieźć taki Airbus A320? Nie pamiętam dokładnie. To zależy od też konfiguracji tego statku, tak, powietrznego. Proszę Pani, może przewieźć 180 osób, nieco mniejszy Airbus A319 może przewieźć 156 osób. A takie samoloty były wykorzystywane właśnie w transporcie wewnętrznym. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo chciałem też Panią zapytać o to, czy Pani pamięta, jakie były ceny oferowane
przez tego przewoźnika OLT Express? Z tego co pamiętam, to był na początku przewóz po kraju. Ceny były około 100 zł za bilet. Nie pamiętam już, czy w dwie strony, czy w jedną, ale tego rzędu. Nie ocenialiśmy tej ceny na zasadzie konkurencyjnej bądź w ogóle oferty tej cenowej. Prezes urzędu bada, czy dana taryfa tak naprawdę jest podawana do publicznej wiadomości ze wszystkimi opłatami lotniskowymi, podatkami. Bada jakby strukturę tej ceny, natomiast nie bada samej jakościowej tej ceny i wysokości jej. Rozumiem. Czyli to, że przewoźnik oferuje bilet za 99 zł, 50% zniżkę dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, i bezpłatny przewóz dla dzieci, które nie ukończyły drugiego roku życia. Przy jednoczesnym wykorzystaniu tak kosztownych statków powietrznych, to nie zwróciło Państwa uwagi. Tego nie analizowaliście. W chwili obecnej, tak jak mówię, nie analizujemy cen oferowanych przez przewoźników. W chwili obecnej przewoźnicy typu Ryanair oferują dużo tańsze ceny też również w podróżowaniu po Polsce i są nadzorowani przez nadzór władzy lotniczej irlandzki w oparciu o dokładnie te same przepisy rozporządzenia 1008. Proszę Pani, Urząd Lotnictwa Cywilnego sporządza różnego rodzaju analizy rynku. I analiza rynku transportu lotniczego w 2012 roku, sporządzona przez Państwa Urząd, zawiera informację, że polski przewoźnik PLL LOT zanotował na polskim rynku spadek przewozów o 61%. Czy ta informacja w zestawieniu z dumpingowymi cenami oferowanymi przez OLT Express nie wzbudziła Państwa zainteresowania, niepokoju? Panie pośle, ale my nie mamy w obowiązkach badania cen oferowanych przez przewoźników. To jest kompetencja innych tutaj organów w Polsce i nawet gdybyśmy na to, zawsze zwracamy uwagę, próbujemy sobie analizować i wnioskować, dlaczego zachodzą jakieś procesy na rynku lotniczym, bo jest to zwyczajnie ciekawe, tak, ale jeśli chodzi o ocenę tego i jakieś narzędzia prawne, to tutaj prezes urzędu takich po prostu nie ma. Rozumiem. Nie mieliście obowiązków. Tak, nie mieliście obowiązku czytania prasy. Nie mieliście obowiązku zweryfikowania karalności pana Marcina P. Nie reagowaliście na brak sprawozdań i wreszcie nie mieliście obowiązku przeprowadzenia kontroli. Ja chciałem panią zapytać, czy ktoś spoza urzędu usiłował rozmawiać z panią dyrektor? Czy ktoś spoza urzędu usiłował, nie wiem, wywrzeć presję na panią dyrektor? Nie. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Rzymkowski. Dziękuję bardzo. Kiedy i w jaki sposób trafiła pani do Urzędu Lotnictwa Cywilnego? W 2003 roku, tak jak mówiłam. Jak to się stało, że akurat pani tam zaczęła? Było, z tego co pamiętam, ogłoszenie o naborze. Tworzył się tak naprawdę w tej chwili urząd, bo urząd powstał w 2002 roku i były nabory prowadzone. Czy uznaje się pani za specjalistę od lotnictwa? W jakim zakresie, panie przewodniczący? No, w zakresie sprawowanego urzędu funkcjonariusza publicznego. Pani różne funkcje sprawuje od 2003 roku do chwili obecnej. Lotnictwo jest taką gałęzią, która się tak szybko rozwija, przepisy się też tak szybko zmieniają, że tak naprawdę cały czas się wszystkiego uczymy i żeby powiedzieć, że jest się ekspertem, to myślę, że nikt w urzędzie też... No nie ekspertem, ale specjalistą. Czy dogania pani tą rzeczywistość jako funkcjonariusz publiczny? Tak.
Jak najbardziej. No, proszę powiedzieć, jak pani skomentuje słowa niespecjalisty, ewidentnie niespecjalisty zajmującego się transportem lotniczym, nadzorem nad tą branżą. Myślę tutaj o byłym premierze i byłym prezesie Narodowego Banku Polskiego, panu Marku Belce, który stwierdził, że odkąd zorientował się, na czym polega działalność firmy OLT, firm z tej grupy kapitałowej, to określił je jako maszynka do palenia pieniędzy. Ewidentnie nie specjalista. Pani jest specjalistą w tej dziedzinie. Jak pani skomentuje słowa niespecjalisty, który postawił dobrą diagnozę wówczas? Skomentuję w ten sposób, że szef KNF-u, tak? Były premier, a wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego. Banku NBP, przepraszam. Że ma większą wiedzę w zakresie prania brudnych pieniędzy niż tak naprawdę wiedzę zerową, jaka jest urzędzie i kompetencje w tym zakresie, ponieważ nie mamy takich obowiązków. Ale pani chyba nie do końca zrozumiała te słowa byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który wówczas jako prezes stwierdził w rozmowie z ówczesnym prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem, że jest to maszynka do palenia pieniędzy, czyli jest to biznes, który się absolutnie nie opłaca. Absolutnie nie opłaca, że jest to marnowanie środków finansowych, które są gromadzone na lokatach w firmie Amber Gold. Czyli interes generalnie słomiany. A państwo sprawowaliście nadzór nad tym słomianym interesem. Bez możliwości oceny, czy jest to pranie brudnych pieniędzy i bez możliwości oceny... Ale o praniu brudnych pieniędzy nie mówimy. Mówimy tylko o czystych mechanizmach finansowych. Dlatego mówię, że nie jest rolą prezesa urzędu ocena tych mechanizmów, tylko ocena tego, czy finanse na prowadzoną działalność są i czy firma prowadzi tą działalność. A czy obiektywnie może pani dzisiaj powiedzieć, że państwo stwierdzi, że środki na te działania były, czy ich nie było? Obiektywnie. Wówczas były. Wówczas, na podstawie czego pani dziś jest w stanie powiedzieć, że wówczas państwo to stwierdzili jednoznacznie, że środki na to były? Na podstawie dokumentów, które przedstawiała spółka, na podstawie... Jakie to były dokumenty, jeszcze pani powtórzy, bo cały dzień próbuję się dowiedzieć, ale nie usłyszałem tego. Informacje, które były przesyłane przez firmę OLT do prezesa ULC-u, jakie to do były urzędu? Informacje, proszę powiedzieć, o dokapitalizowaniu, o podwyższeniu kapitału zakładowego, o środkach, które są przekazywane przez firmę. Prezes urzędu nie badał pochodzenia tych środków i nawet stwierdzenie, że środki pochodzą z jakiegoś problematycznego źródła, nic by tak naprawdę nam nie dało, bo my po prostu nie mamy możliwości na tej podstawie cofnięcia ani zawieszenia koncesji. Ale to rozumiem, przyszło w korespondencji zwykłej listownej, to nie był żaden dokument taki, jaki państwo powinniście uzyskać. Ale jaki dokument, przepraszam? No właśnie pytam panią, na podstawie czego pani twierdzi, że te środki finansowe były? Tak jak mówię, informacji i dokumentów o podwyższeniu kapitału zakładowego, o doinwestowaniu, o prowadzonej działalności przez firmę faktycznej, o rozwijaniu się przewoźnika i o też braku jakichś sygnałów formalnych z rynku, że nie jest na przykład to, ich usługi nie są płacone, tak? Nie chcę już wnikać w to, bo dzisiaj przez kilka godzin słyszeliśmy pytania dotyczące tej kwestii i niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Proszę powiedzieć, od kiedy sprawuje pani obecną funkcję i jaka to jest funkcja, pani powtórzy? Jestem dyrektorem Departamentu Spraw Międzynarodowych od połowy marca tego roku. Od połowy marca tego roku. A proszę powiedzieć, jest to, jak rozumiem, awans, bo wcześniej pełniła pani funkcję. Nie, wcześniej byłam dyrektorem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym przez 2,5 roku. Przez 2,5 roku? Mhm. A od kiedy była pani na poprzednim stanowisku? Od listopada 2014 roku. Od listopada 2014 roku. A wcześniej? Wcześniej pracowałam w Departamencie Prawnym i w Departamencie Rynku później. Jaką funkcję pani tam pełniła? Ekspercką. Mhm. A kiedy przestała pani być zastępcą dyrektora Departamentu Rynku Transportu? W październiku 2012 roku.
I od tamtego momentu była pani ekspertem w Departamencie Prawnym. Tak. I Departamencie Rynku później też. A teraz piastuje pani stanowisko dyrektora. Departamentu Spraw Międzynarodowych, tak. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Suski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Podczas jednej z wypowiedzi, powiedziała pani taką kwestię, że koledzy nie mieli żadnych wątpliwości co do bezpieczeństwa pasażerów w firmach OLT i Jet Air. Mógłbym prosić, żeby pani podała, jacy to koledzy i na jakiej podstawie tak twierdzili. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Tak, pasażerów. To przedstawiciele Departamentu Operacyjno-Lotniczego w urzędzie, tak? Którzy sprawują bezpośredni nadzór nad certyfikatem przewoźnika na roboczych spotkaniach. Nazwisk nie podam, bo po prostu nie pamiętam, kto dokładnie wtedy co mówił, tak? I dokładnie kiedy. Czyli nieznani koledzy, a na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie wyrażali swoje opinie? Tak, tak. Sprawują nadzór w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego, na bieżąco otrzymują dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa, instrukcje operacyjne, wpisują nowe statki do certyfikatu przewoźnika, więc zakładam, że mieli dokumentację całą, tak? Robili jakieś pewnie kontrole przewoźnikowi. Czyli pani wyraża taką opinię, tak myśli, bo jacyś koledzy tak się wypowiedzieli i pani uważa, że być może sprawdzali. No, nawet rejestracja samochodu jest objęta dość ścisłymi rygorami, a w przypadku samolotu wydaje się, że tutaj niestety trudno jest stwierdzić z całą pewnością, że była należyta kontrola. Przepraszam, jeśli mogę, jeżeli by cokolwiek wskazywało na jakieś wątpliwości kolegów, to na pewno byłby certyfikat przewoźnika lotniczego natychmiast cofnięty. A jeżeli byłby certyfikat, to byłaby też koncesja, bo to jest niezbędne. Przed chwilą pani, więc zakładam, że nie mieli wątpliwości. Przed chwilą, no wydaje mi się, że chyba te założenia są dość optymistyczne. Teraz mówiła pani o tym, że na przykład przewoźnik, który nie posiada wystarczających środków na, no, powiedzmy, dbałość o bezpieczeństwo, jakość techniczną, a ta firma, czy też te firmy, nie dały sprawozdania finansowego. Państwo takiego sprawozdania nie otrzymaliście, więc na jakiej podstawie oni mogli twierdzić, że bezpieczeństwo jest zapewnione, jeśli nie ma informacji o kondycji finansowej tej firmy? Panie przewodniczący, to nie są pytania do mnie, tak? Ja nie odpowiadam Panią pytam. Ja nie odpowiadam za certyfikat przewoźnika lotniczego, który jest zweryfikowany przez inny departament. Zakładam, że koledzy, jeżeli utrzymywali, bo to jest decyzją prezesa wydawany taki dokument, tak? Ale w związku z tym, że firma nie miała pieniędzy, oni się oczywiście z innych departamentów nie pytali o kondycję finansową tej firmy, a czy przeprowadzano kontrolę na miejscu z stanu statków, jakimi poruszali się pasażerowie tych firm? Z tego co wiem, to elementem procedury wydawania certyfikatu przewoźnika są próby takie w locie, a potem odbywają się po prostu kontrole na bieżąco działalności przewozowej przewoźnika, ale to trzeba pytać. Ale robili to tak samo starannie jak pani departament? Bo jeżeli tak, to rzeczywiście trzeba mieć dużą odwagę, żeby latać takimi liniami. Nie wiem, panie przewodniczący, to nie jest, robili, nie mam takiej wiedzy. Pani. To całe szczęście. A mam pytanie, czym się różni wydanie nowej koncesji od zmiany koncesji? Dlatego, że tutaj te zmiany koncesji były daleko idące, a z tego, co pani mówiła, pan Zbigniew Mączka, który
podpisał decyzję o zmianę koncesji 14 marca 2012 roku, znał od pani, bo pani mówiła, że go informowała, katastrofalną sytuację. Też wiedział o tym, że tam nie do końca były dopełnione procedury, że nie przedstawiła firma sprawozdania finansowego i mimo tej wiedzy wydał zgodę na zmianę koncesji. Czy według pani zapomniał o tym, co pani mu mówiła? Czy do wydania zmiany koncesji nie trzeba weryfikować, czy taka firma po zmianie koncesji, rozszerzając ją zresztą też dość szeroko, będzie spełniać wymogi, jakie są obowiązujące przy wydaniu koncesji na działalność lotniczą? To jest marzec 2012 roku. Zmiana dotyczyła na pewno firmy przewoźnika. Proszę też pamiętać, że to jest okres, kiedy już jest firma po dużym dokapitalizowaniu, tak? Jej kapitał zakładowy z 750 tysięcy. Ale to powtarza pani wielokrotnie, że to dokapitalizowanie było przez was uznane tylko na podstawie oświadczeń firmy, a nie było weryfikowane w żaden sposób. A jak wiemy przy okazji firm pana Marcina P., wielokrotnie były zgłaszane dokapitalizowania, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Były tylko deklarowane podwyższenie kapitału. Wpisywano kwoty z powietrza, których w ogóle nie było. Więc opieraliście się tylko i wyłącznie na, można powiedzieć, PR-ze tej firmy, nie weryfikując w żaden sposób tego, czy mówią prawdę. Ale może dam pani łatwiejsze pytanie. Ile w tym czasie było w Polsce lotnisk cywilnych, które obejmowała wasza kontrola? Departamentu rynku, czy w ogóle prezesa urzędu? No, całego urzędu, powiedzmy. Lotnisk, no to jest bardzo dużo, bo... Ale tych lotnisk cywilnych, rozumiem, które... użytku publicznego, takich otwartych, komunikacyjnych, tak? Tak. 11, 12, w tym okresie trzeba by było sprawdzić, ile było wpisanych do rejestru dokładnie, ale to są tego rzędu liczby, tak? 11, 12, bo ja odniosłem wrażenie po tym, jak pani nie była w stanie sobie przypomnieć, z którym lotniskiem rozmawiała na temat sytuacji finansowej firm Ambergold, że Polska jest potęgą lotniczą i ma co najmniej kilkaset lotnisk. No ale jak rozumiem, taką potęgą jeszcze nie jesteśmy. 10 czy 11 plus Modlin, bo wtedy Modlin chyba, zdaje się, czasowo nie miał pozwolenia w związku z wymianą pasa startowego, no ale jak rozumiem. A jeszcze zapytam, ile było wydanych w tym czasie koncesji? Czyli przewoźników lotniczych, tak? Tak, tak. Takich. Ile w ciągu roku wydawaliście koncesji, bo jak rozumiem, w tym tłumie 10 lotnisk się nie udało ustalić, które były, powiedzmy, w jakimś sensie niespłacane przez firmy Ambergold, a jeśli chodzi o wydawane koncesje, to może tu w tłumie dlatego się przedarła taka mała firma. Ile tego było? Koncesji było, wydaje mi się, też około 10-12. Trzeba by było sprawdzić na ten czas. Natomiast to, czym się zajmujemy, to też nie jest kwestia wydawania samej koncesji, tylko to jest aktualizacja informacji o koncesjonariuszu i bieżące obowiązki realizowane przez niego. Także tutaj nadzór jest w tym zakresie wobec wszystkich prowadzony. To rzeczywiście było tego bardzo dużo i w związku z tym bardzo wnikliwie, żeście nie sprawdzili, czy te firmy spełniają wymogi. Ale też powiedziała pani bardzo ciekawą rzecz co do tego, że była to mała firma, no i mieliśmy euro 2012. Czy to było tak naprawdę jakimś powodem tego, że tak pobłażliwie żeście traktowali akurat tą firmę w tym czasie? Na pewno nie było powodem. To dlaczego pani o tym powiedziała? Że nie chcieliśmy zabierać koncesji, bo mieliśmy euro 2012. Powiedziałam to w kontekście takiej, że jeżeli prezes urzędu ma fakultatywną możliwość cofnięcia czy zawieszenia koncesji przewoźnikowi,
zgodnie z przepisami unijnymi, to musi brać tak naprawdę wszystkie aspekty pod uwagę, tak? Również moment, jaki to może mieć wpływ na rynek lotniczy w danym momencie, na pasażerów, na konsumentów, tak? Jasne, bo w tym kontekście powiedziałam. Bo do Gdańska nie byłoby czym dolecieć samolotami na euro. Rozumiem. A teraz mam jeszcze pytanie dotyczące szczegółów umów pomiędzy przewoźnikami a lotniskami. Czy one są jawne, ogólnie dostępne i można szczegóły co do cen opłat lotniskowych mieć na oficjalnych stronach lotniska, czy to są tajemnice handlowe? Opłaty lotniskowe jako opłaty są ujawniane przez lotniska. Kwestia tam taryf za opłaty jest dostępna. Wydaje mi się, że nadal to jest opublikowane. Ale szczegółowe umowy pomiędzy poszczególnymi. Nie, no to już jest kwestia jakby tutaj relacji między przewoźnikiem a portem. A czy w związku z tym wszystkie inne firmy lotnicze w tym samym czasie były tak lekko traktowane, jeśli chodzi o spełnienie kryteriów, jak firmy związane z panem Marcinem P., czy wszystkie inne musiały jednak spełniać kryteria, żeby móc mieć koncesję? Wszystkie na pewno były monitorowane i były... Ale tak samo lekko, czy może były dokładniej sprawdzone na przykład? Trzeba by było zweryfikować dokumentację z tego okresu. W tej chwili nie pamiętam. Tak jak mówiłam wcześniej, OLT nie było w żaden sposób dyskryminowane pod jakimkolwiek kątem, tak? Tak, nie była dyskryminowana, rzeczywiście można powiedzieć, że była bardzo wyróżniona. A mam pytanie, jest taki dokument Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nazwą Analiza Rynku Transportu Lotniczego w 2012 roku. I w tej analizie rynku nie zawarto wpływu działalności firm związanych z panem P. na cały rynek lotniczy w Polsce. Z jakich powodów żeście pominęli ten fragment? Nie wiem, nie przygotowywałam tego typu analizy. Ale uważa pani, że działalność tych firm miała wpływ na rynek lotniczy w Polsce? Na pewno miała. Natomiast pozytywny, negatywny? Natomiast na pewno prezes urzędu nie ocenia tego wpływu, tak? Ocenia, czy przewoźnik spełnia wymagania, natomiast nie ocenia, czy jaki to ma wpływ na rynek, nie, jeśli chodzi o konkurencję na przykład. Ten dokument nazywa się Analiza Rynku Transportu Lotniczego w Polsce. No to na czym polega ta analiza? Nie analizuje się wpływu i tendencji? To po co taką analizę się sporządza? Jest to informacja o tym, co... Czyli o niczym. Słucham? O niczym w tej sytuacji. Nie, no ma pan przewodniczący, rozumiem ją przed sobą. Ja nie jestem w tej sytuacji i nie widzę jej. Takie informacje są sporządzane z reguły co roku, z tego co wiem, w urzędzie. No mogę pani i to one... podarować, jeżeli pani nie zna nie. tego, choć wydaje mi się, że pani w tej instytucji jeszcze wciąż pracuje. Ale to dziwne, że pani nie zna tych analiz waszego. Bo co roku one się różnią i trochę inaczej wyglądają, inaczej też omawiają dane rok. Rzeczywiście dokonała pani odkrycia, że co roku się analizy różnią. No to rzeczywiście wybitne stwierdzenie. Ja w zasadzie chciałem pani podziękować za zeznanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja już oddaję do drugiej tury, tylko odnalazłam to fragment tego pisma z 20 stycznia, w którym Urząd Lotnictwa Cywilnego to jest to, gdzie pani twierdziła, że po tej informacji, że w sierpniu Marcin P. jest prezesem zarządu i kupił te udziały i doszło do tych zmian, że państwo żeście reagowali. Z 20 stycznia wysyłacie państwo pismo do Jet Aira, w którym informujecie o te wszystkie brakujące dokumenty oraz wskazujecie na fakt, że nie zarejestrowano tych zmiany przede wszystkim nazwy i prosicie o wytłumaczenie, o co chodzi. To tak a propos tego, że pani puściła to do jakiejś weryfikacji. Styczeń 2012, tak? Proszę panią, 20 stycznia 2012. Nie pamiętam tego pisma i trudno mi się do niego odnieść w tej chwili. Dziękuję.
Kto ma jeszcze pytania w drugiej turze? To krótkie dwa pytania, pani poseł, i przerwę, mam następnego świadka. Dwa krótkie pytania. Jedno w nawiązaniu do wątku, do pytań, które zadawał pan poseł Zębaczyński. Pytał o innych przewoźników w podobnej sytuacji. Pani powiedziała, że takowi się zdarzają. Takie sytuacje, tak? Zbliżone już za... Ale jakiego rodzaju sytuacje? Dała pani przykład Ryanaira i innych firm. Chodzi o oferowanie cen, które są, mówiąc, korzystne dla pasażera, tak? O to pani chodzi. Jak najbardziej. Wokół tych firm więcej. Ja tylko chciałam zapytać, czy ci przewoźnicy również nie składali dokumentów takich jak w przypadku OLT, o które pytamy, sprawozdań finansowych, planu gospodarczego i tak dalej. Czy to też było podobieństwo? Na pewno na bieżąco było to weryfikowane i monitorowane. Pani dyrektor, krótko. Składali, mogło się zdarzać, że nie składali na czas, ale potem były one składane, tak? Pytanie moje drugie jest następujące. Jaka była reakcja prezesa i wiceprezesa na informację o tym, że firma przewoźnik nie składa właśnie OLT sprawozdania finansowego, planu gospodarczego czy sprawozdania zarządczego? Jak oni zareagowali? Jakie decyzje zostały przez nich podjęte? Reakcji jako takiej nie pamiętam, natomiast była informacja, że spółka się rozwija, pani przewoźnik dyrektor, prowadzi działalność. Pani prezesa i wiceprezesa o tym, że jest firma, która nie składa wymienionych przeze mnie sprawozdań. I nie było reakcji prezesa i wiceprezesa, to pani chce nam powiedzieć? Nie, nie pamiętam tej reakcji dokładnie, tak, jak to wyglądało. Informacje były przekazywane, rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, natomiast jaka dokładnie reakcja była, to... Jakie decyzje zostały podjęte? Czy ktoś o czymś w związku z firmą OLT w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zareagował? Jeżeli tak, to jakie decyzje zostały podjęte? Były przekazywane informacje do ministerstwa, o których mówiłam, też pokazujące, jak wygląda sytuacja, że nie ma dokumentów pełnych finansowych, natomiast firma się rozwija i że jest fakultatywna możliwość zawieszenia koncesji. Słyszeliśmy, pani dyrektor, prezes, wiceprezes, kogo jeszcze informowała pani o tym, że dokumenty przywołane przeze mnie nie są przez przewoźnika przedstawiane? Znaczy to te osoby, tak? Prezesa i wiceprezesa, tylko te dwie osoby. I oni nie zareagowali poza przesłaniem informacji do ministerstwa. Informacje do ministerstwa nawet ja przesyłam z upoważnienia prezesa urzędu. To tak było. I no tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią, po sporządzeniu protokołu będzie pani proszona o jego podpisanie, a ja ogłaszam przerwę do godziny 14. Dziękuję. Dziękuję.